śmieszny. Jak ty robisz tak, że z góra dół? Co jest ty? Ale mega atrapa gimbala. Ty, ładna jakość siedzi nawet, powiem ci. Co ty gadasz? No, audio też ogólnie. Jesteśmy. A audio jest bez mikro? Bez mikro jest takie dobre audio? Czemu na mnie? No ciekawe, witamy wszystkich widzów. To już poszło? To już idzie. Ja się to idzie, cały czas. Nagrywa. I się kameruje. Pokażę wszystkich. Jestem w telewizji. Bam. Coś się zgubiło. Jest nowy sprzęt do IRL-a. Leżał zakurzony, ale już był gotowy. I mówimy dzisiaj, panowie, jak nie dzisiaj, to nigdy, robimy IRL-a. No i tutaj Bedeł z Bartkiem ogarnęli, jak na razie bez problemów technicznych, ale zobaczymy. Ale nie, zobaczymy, czy to się utrzyma bez problemów technicznych, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jak robiliśmy IRL-a w wakacje, też było fajnie, graliśmy 24, tylko nie był telefon, to nie był iPhone, tylko to był jakiś Android. I były problemy fest. I takiej jakości to ja nie pamiętam. No ładnie, aż taka jakość, nie? 60 FPS. No. I no. To prawda, no. To fakt. Ale wtedy też na dworzu robiliśmy i też była lipa. Dobre było światło. Dobra, no pokaż to lustro umyte. Zobacz, jakie czyste lustro. Wyjął mikrofibrę ze swojej szafki. Prywatną mikrofibrę, żeby dobrze było widać żyły na zerkerach. A weź mu tak najedź. A możesz zoomować jakoś? A zoom jest połączony jakiś z gimbalem, czy to raczej nie jest? Tu jakiś TW, ale to nie działa. To jest chyba zoom, nie? Możliwe. Ty. Ale nie działa. A to? Kocham zerkery. A czym jest to? Chyba zwalnia tak, jakby że możesz chyba na luzie tam. A weź przyciśnij. No i wciśnij teraz i spróbuj obrócić jakoś. Jakby to na wcisku, samo. No, ale na wcisku, jakbyś cały czas trzymał ten spust. Aaa. Ej. Działa? O, meduza jest. Ej. Siema, meduza. To śmieszne w chuj. Jest no tak. Osób. Załapącz. Co? Fajnie! Czekaj. Oj, czekaj, bo spoiler by poszedł. Poczekaj. O, już poszedł pewnie. Nie poszedł. Poszedł w chuj. Jeszcze Nasaker tu kręci tą kamerą. Patrz, jak trzymam przycisk, to patrz. No. I co? No zajebiste. Co? No nic się nie dzieje. To jest nie widzisz? Nieruchomy obraz jest. No. No i co? A jak puszczę? Wow, to ja lubię taki. Dobra, zostawiam was, bawcie się. Dziękujemy. Zaraz też się przebieram. Dziękujemy. Ty, Saker, już zaczynasz trenować? Tak. Już? To ja mogę zaprosić na swoją serię. Mogę przejąć i potem ci oddam. Tylko jakoś sobie postawię chyba. Jakoś to będziemy robić, nie? Fajnie. Czekajcie, muszę ogarnąć tylko, okej, okay, czyli to jest tak. Da się widzieć. Jak? No na telefonie. A, no wiem, ale to drugi telefon musisz mieć. Zobacz, teraz jest tak, nie wiem czemu. Oni tak robią. On jest zablokowany? Czemu on jest teraz zablokowany, panowie? Na maksa skręciłeś, czy nie? Masz taki przycisk z przodu, to wtedy blokujesz... Z przodu? Tak. To blokujesz miejsce nagrania. Możesz sobie obracać i on będzie trzymał. Nie trzyma. A jak go przytrzymuję faktycznie... Ale powiem ci, że nie. Że jednak nie, bo chciałem, żeby było na ciebie. Patrz. Pyk, klikam. I nic ale z tego, nie? Ale chodzisz. A stój w miejscu i obracaj. No. Dobra, Saker tutaj robi wstępne na Ferrari. Jest to ćwiczenie, które ma za zadanie rozbudować wasze najszersze grzbietu, również kaptury. Tu fajnie wchodzą, jak się fajnie szarpie.
Fajnie można zrobić też mięsień płaszczkowaty, łydki, jeżeli robicie właśnie impulsy. Wtedy to jest w sumie full body workout, można jak szarpiecie. Ile tam na plecy zakładać? Na plecy właśnie chcę, żebyś mi przygrał plus 50 no. Dzisiaj. Chcę no, zrobić dwójki lub trójki, zobaczę jak będzie szło. A tutaj jeszcze jest, nie wiem czy oglądaliście Awatara 2. Czekajcie, nie mogę tego obrócić. Jest taki ten, Awatar 2. Jak coś macie, jedynkę na HBO Max i to jest Jake Sully. On grał Jake, to jest Adam w sensie, ale grał Jake'a Sully w Awatarze. Fajnie to będzie widoczne na martwym ciągu tutaj. On ma 2 metry 6 centymetrów. Ale też taki wysoki nie jest, jak nie ma odniesienia, nie? Tak. Czaisz, saker, dlatego Majors nie waży 90 kg. Dokładnie. Dokładnie. Ja stanę. Ale weź perspektywa. No dawaj, stanę u Kadama. O, zobaczcie, co się dzieje, nie? Jake Sully, Avatar 2. Dobra, możesz mi przyciąć. Ja tylko wezmę. Dobra, teraz ja się nauczę tym posługiwać. Wszystko działa. Cyk. Dobra, plus 50. Druga seria. Cel, 2 ruchy. Trzeci to już będzie szarpany. Fajne 3 ruchy. No. Ej, małpy widzę. Odpaliło się Animal Planet. O, no i zajebiście. Będą pytanka. A tu przyciszone jest, dobrze? Tak, jest no. Ciszej? Tym wyciszyłem. To jaka incepcja. Super. Idę założyć ciężar. Proszę no. Podtrzymać. Dawaj, zrób nieskończoność. Jak to się robi? No na środek. To chce czas z donatami. W razie co? A gdzie jest? Trzeba się zanalować. Ale schizo. A na czym? Na telefonie. No to... Dam ci. Dam ci telefon tylko... Wpiszę sobie w Gravitusie. Jest tak, już wam pokazuję. Pięćdziesiąt na trzy i lecimy dalej. Zaraz dipy będą. I na koniec treningu jednonóż, suwnica i to są moje główne trzy ćwiczenia na FBW. I oczywiście będą jeszcze dodatki typu jakaś łapka i tak dalej, no. Jak oglądacie, to wiecie. A, dać ci telefon? Na Messengera ci wysłałem. Linka? No. To oddam na chwilę, no tak. Co chcesz? Bym się nagrał, czy? Dobra. Ja spróbuję tu ustawić na zerchery. Zobaczymy, czy się da. Cyk. Czekaj, jeszcze jedna rzecz, bo jest chyba, muszę zobaczyć, bo to... Cyk. Najlepiej będzie to totalność. No i elegancko. Stabilnie. 130. Thank you.
Gravitux i towarzyszy nam już od dobrych kilku lat. Chcieliśmy kiedyś taką apkę, ale... Ale nie ma. Ale mamy. O, coś... Energola i Jeep Vitamin Boost. Myślę, że wystarczy. Prądem od razu sobie. Cyk. O. Fajna narzędzia wymaga umiejętności. Siemanko panowie, tutaj się witają jeszcze. Dużo osób odkopało nasze live'y. Niedawno nie robiliśmy live'a. Dokładamy, lekko jest. Dobra. Fajnie, fajnie. Mhm. Dobrze, czuję się siłowo. No. Pejstynika czy crossfit? To i to fajne, bym powiedział. Ostatnio jak sobie robimy bieżnie na przykład, tak z miesiąc temu oglądaliśmy zawody crossfiterów. Wiecie, zaczynają mil... Już? Dziękuję no teraz, bardzo. Gdzie będzie to powiedzieć. Dobra, dziękuję dobra. Bardzo. Zostawiam was. Narka. Dzięki, dzięki Bebeł. Zaczynają od jednej mili w kamizelkach. Albo nawet tam więcej. Od razu pomyślałem, że w crossficie więcej się dzieje, jest więcej możliwości. A w kalistenice masz też, wiesz, więcej statyki. To my byśmy chyba się nudzili jednak. Mhm. Jakby miałoby być w 100% to albo to, no to już wybrałbym crossfit. Wiadomo. No właśnie, a kalistenika to mówimy o... figurach, czy mówimy też, że na przykład podciąganie i dipy to jest coś, co należy się kalistenice? Należy się, no. A elementy siłowy... dynamiczne i statyczne. No dobra, ale czyli co, jak mówimy o... Nie możesz wyciskać na płaskiej, no tak ale zrozumiałem. Ale mówimy o siłowni, powiedzmy, to dlaczego nie możemy przypisać podciągania i dipu w siłowni z ciężarem? To możemy przypisać, możemy przypisujemy, też przypisać, no. No właśnie, no. Więc dla mnie kalistenika to bardziej właśnie... Chyba te elementy w połączeniu oczywiście z takim właśnie z podciąganiem i dipami chociażby, ale to jest zapożyczone, to nie należy do jednego i drugiego, to jest takie no. Uniwersalne, nie? Kurczę, podciąganie ale... wzięło się od małp, no. A nie od sportu. Ale chyba jakbym miał wybrać jedną dyscyplinę, to ten crossfit, ale taki crossfit, wiesz... nie ten, co myślimy, że w korpo ludzie z korpo kończą robotę o 17 i robią crossfit. Nie. Bo jak taki crossfit trenujesz, ten crossfit, z którego nie ma beki, no to zrobisz po prostu globalnie lepszą, będziesz lepszą maszyną, po prostu. Kurwa. Jak jesteś crossfiterem dobrym, to masz dobrą siłę, wytrzymałość, wydolność. Jesteś maszyną, a jak robisz tylko kalistenikę, no to jesteś masz siłę oczywiście w tych pozycjach, fajne figury robisz, jest to estetyczne, ale nie masz takiej wydolności raczej. No, no. Nie jesteś taką maszyną jak crossfitowiec, nie? No. Maszyna, maszyna. Dobra, nie dokładamy, nie ma. 140, będzie co będzie. Elegancko. Dobra, coś zostanie rozpierdolone. Ona albo ja. No kurwa, ale lekko. Zajebiście, kurwa.
Wątróbeczka. Wątróbeczka jest siła, kurwa, panowie. Nie widać, że to jest kleksja, ty. Jest tak czyste. Kleksja. Dokładamy. Dobra, to ja jadę. Kurwa. Ja ci ustawię tutaj, bo ja sobie łączę dół. Dwójki robię od razu. Jest git, patrz, cyk. 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 Jest git. Sika la fin. Bardziej tu jeszcze, o tak można zrobić. Dobra, jest okej. Okay. Plus 53 seria. Jest fajnie, trochę tutaj, mnie szarpie już od jakiegoś czasu, ale zawsze coś będzie szarpać, nie ma co się, trzeba uważać. Saker się dogrzewa, bez muzyki, żeby nie było praw autorskich, ale fajnie się też ćwiczy bez muzyki. No? Nie kojarzę. Bardzo często ćwiczę bez muzyki. Dla mnie najlepszą muzyką są wasze pierdy. Fajna reakcja. Ile mamy wzrostu? Saker 1,88 m. Ja 1,85 m. Robert 1,80 m. I Pączek 1,75 m. Tak? To ile? 1,70 m? 1,50 m w kapeluszu. To 1,70 m. Owca, dlaczego masz spermę na spodenkach? Jest to magnezja. Tak, i niestety nie mam kartonika, ale bym jeszcze zaokował, że jest to nasza magnezja. O ta kostka. Jest na sklepie. Kamerka, powiem ci. No to nie jest takie proste. Chcę obrócić, nie? Zobacz. No, zobaczmy. Fajnie, że tutaj możemy widzieć, co jest zgrane. Ile na klatę max teraz? Myślę, że max by oscylował aktualnie w okolicach 160. Czyli jak bandura. No. Ja ze 150 max. No ja nie mam teraz maxa, bo mnie bark boli. Ale 120 wycisnąłem. Ładnie. 2 miesiące temu, ale szybko mi bardzo siła wracała i potem już mnie zaczął bark boleć. Czy widzieliśmy odpowiedź Shay, zielona perełka? Oczywiście, zielona perełko, nawet zostawiłem komentarz, że na kolejnym odcinku Natural czy nie, będziemy się kłócić z tym panem, ponieważ Shaya mi dała fajne materiały dowodowe. No mi też. I jeszcze bardziej utwierdziłem się w przekonaniu co do mojej tezy, że Shaya jest naturalem. A ty widziałeś? Jeszcze nie. I TikToka. Zobaczę sobie na filmie. Świeżo. Póki co. Wygrywać. Póki co nie przekonany jesteś. No nie widziałem nic nowego. Będzie na kolejnym odcinku. Teraz już kolejna osoba, której Saker zazdrości. No i co? Zwala wszystko na sterydy.
Która to już osoba? Był Patryk, był... Ten koleżka... Ten, nie wiem, on ma Nisman. No ten koleżka, no. Był kto? No ten koleżka. Koleżka? No wiesz, który? Ten od BJJ. A, od BJJ? No. Ostatnio właśnie. Bokser i właśnie teraz szereg. A nie, nie, ale bokser to nie kłóciliśmy się o to, czy był naturalem, czy nie, tylko to chodzi o wagę. A, no w sumie. Tam wszyscy zgodnie by, no. Zgodni byliśmy. Aha. 102. Ale to w ogóle nie rozstrzyga sporu, czy on był naturalem, czy nie. No był, wszyscy byliśmy zgodni. Że był. Tylko wy nie wierzy, wy mówiliście, o, że on tam 111 waży. A ty ja dałeś, że on jest nienaturalny. Nie, już kręcisz. No jak? Dałeś, że jesteś że on jest nienaturalny i nie dałeś się przekonać. A patrz, randomową osobę z internetu. Doskonale pamiętam to. Na tym naszym challenge, co byś podniósł? No natura. Natura. Co? Ja też. Jakbym takiego zobaczył randoma. Jakbym zaczynał trenować, bym powiedział, że nie natura. No tak, na początku. Ale teraz już wiemy. I nie, też bardzo rozumiem, że mogą mieć ludzie wątpliwości, no ale to jest zajebiste jest, światło. To każdy najlepiej wychodzi, Mortalcio. Patrzcie, bo to się dzieje. A zobacz, ja wchodzę też jakbym 100 kilo od razu. No. Każdy. Kiedy zawody w bieganiu? Kurczę. Fajnie by było. Fajnie by było, ale... Ja bym też zaczął biegać od tego sezonu, bo ja ogólnie bieżnię w domu robię coś. No już możesz z tym kolanem, mogę, nie? Mogę, już tak. No. Już na przykład ten test na kilometr, co robiliśmy, czuję, że mógłbym już takie coś zrobić. Może troszkę lżej, ale to już można. I to już zajebiście. To już zajebiście. Nie wiem, czy ktoś robi seryjkę. Właśnie ja próbuję. No to trzymaj. Fajnie 90 robię. No bo to... jak chciałem, wiesz, łapczywie dojść do wysokiego no wyniku, żeby tak. 130 zrobić. Postaw tutaj. No to postaw, no wyniki. Ile robisz? Tak łapczywie trenowałem tą klatę, że mnie bark zaczął boleć. Bo wiesz, co trening dokładałem, bo wracała siła i chuj. A teraz 90 po prostu, bo nie mogę więcej. Tak to bym stówką robił. Ale lekko idzie. 9 dych. 5, 7. To jest 80. To jest 8 dych, dobra. To lekko idzie 8 dych, no. Bardzo lekko. Fajno. Ale 90 zrobię też. Nagrać się teraz? No dawaj, dopierdolę ciężaru, rekord na 3. Zobaczymy. Zawsze można rzucić na ziemię. Czy ja nie umiem obsługiwać jeszcze? Może sobie tu stanąć, będzie lepiej widać. Można tu szeroki? Chyba nie. Chyba nie. Ale ciasno. Łapię, bo ja odejdę. Tak? Tak. Dobra. Jeszcze tym nie robiłem trójek, więc będzie na pewno ważyć. Co tu? Robią wrażenie ciężarki. Waży.
styk, powiem ci, kurwa. Czemu od lustra mu nie nagrywa? Pompa. Kazał mi tu. Jest git. No i tu starczy. Była seria 130, 140, 150 trójki dzisiaj. Połączę sobie właśnie z dwójkami na maszynie. Łoś mi się w głowie zdjęcił. Dawaj, jak zemdlejesz, będzie materiał. O, idealnie jest na twarz. Wstrzymanie powietrza. I zaraz górę pompuję. Proszę się obrócić. Na styk poszło. Ty ja ile? Zrobiłem przed chwilą, no ale jeszcze mam. No. Jego. Fajnie idzie dzisiaj. Zobaczymy, jak na tych dipach będzie. Tu ustawię. Moje donaty, właśnie, czekaj. Dobra. Bo ja mam donaty. Cyk. Właśnie miałem mówić, że sporo jest momentów po donate. Ja mam, tutaj jestem zalogowany, więc uwaga. Mam dwa pytanka. Jeden, czy robór bądź owca będą hodować swoje grzyby? Ciekawy temat, jakieś boczniaki lub shiitake. Ja nie planuję jeszcze hodować. Ale rano. Ty planujesz hodować? Nie planuję zakładać hodowli. Dobra. Ja sobie zmieniłem, żeby zrobić sałaty swoje w doniczkach. Ale sałaty, no. I jak dokończę dom, to myślę, że będę robił sałaty w doniczkach. Dzięki. I jeszcze kolejne pytanko. Czy wolałbym być jednym z najsilniejszych ludzi na ziemi w dźwiganiu, czy megakotem w sztukach walki? Chyba bym wolał być wypośrodkowanym. No. Chyba słaba odpowiedź. Fajnie, jakbyś wiesz. Ale jakbym... Musisz wybrać, nie? Jakbym miał wybrać jedno? Ja sztuki walki na przykład. Nie wiem, czy ci to pomoże, ale na przykład sztuki walki nie wykluczają dojebanej sylwetki, jak coś. Mhm. Faktycznie, no. Więc kotem w sztukach walki, no. Wolałbym być. I mieć zdrowo dojebaną sylwetkę. Kolejny donate. UWWWE ONETUNUWE UGWEMU. Owca, co myślisz o medytacji? A to już któryś raz się pojawił. No właśnie, ktoś chyba bardzo... ważne pytanie. Jakieś ważne pytanie o medytacji. No medytacja to jest dla każdego chyba co innego. Głównym celem medytacji prawdopodobnie jest to, żeby spędzić czas bez żadnych oderwać dystrakcji. I uspokoić umysł. Myślę, że... Ale to właśnie, jak się medytuje, to się myśli o niczym? Czy tak można sobie rozkminiać coś? Rozkminiasz coś. Czyli podsumowujesz sobie dzień czy swoje życie podczas medytacji. No to ja uważam, że pomocne. Czasem na przykład jak się siedzi przy kompie, to łapie się takie zwieki, żeby pomyśleć. Ale to nie jest medytacja. Jest. No, coś takiego. Trochę jest. Na przykład, że siedzisz i nic po prostu nie robisz, tylko sobie siedzisz, nie? Tak. To jest spoko. No tam można powiedzieć, że myśli się nie czasami można sam na sam ze sobą, ale nie jest to, i u mnie nie jest to jakiś rytuał, że medytuję o 8:00. Ale też na przykład fajnym takim przykładem jest, że trening siłowy też może być taką swego rodzaju medytacją, że ćwiczysz. Bo nie jest to na tyle skomplikowane, nie? A, B, przerwa i sobie myślisz między seriami, jesteś pobudzony, ale wiesz, jesteś zajęty, jednak twój małpi mózg jest czymś zajęty, więc podręcznikowo, nie wiem, czy można to nazwać medytacją, bo nie jesteś sam na sam, bo zajmujesz swój małpi mózg
jakąś czynnością, ale daje, ta czynność daje ci benefity zdrowotne. Wiem, jak jedziesz samochodem, to i jesteś w stanie przeklinić. No właśnie, nie? Że medytujesz wtedy? No. Czy jednak jest za dużo? Ja bym powiedział, że możesz. Bo tak. Nie każdy jest... A widzisz, ale to możesz wytrenować to skupienie, sam na sam, bycie ze sobą. Ale na pewno najlepsze pomysły się biorą właśnie z chwili takiej pustki. No. Powiedziałbym. Nie możesz być w biegu cały dzień i potem zmęczony po tym całym dniu, żeby przyszedł, moim zdaniem, najlepszy pomysł. To prawda. A ja też mam tak często, że przed snem dobrze mi się wtedy myśli. W niespodziewanych momentach, nie? Mhm. Przełomowe rzeczy często wychodzą. No, już tam pijesz. Czy nagramy CS-a dwójkę? Bardzo byśmy chcieli. Dzisiaj będziemy grać w CS-a w ogóle. To ta zapowiedź CS-a dwójki tak fajnie pobudziła, żeby wrócić do CS-a jedynki, a nie nagramy dwójki, bo nie ma, nikt z nas nie dostał dostępu. Ani jedna osoba. Więc jest lipa pod tym względem. Ile tu jest na sztandze? 90 zapowiadamy. No, więc ja bym z wielką chęcią pograł, ale wiem, jaki jest problem z uzyskaniem tej bety, nie? Pierwsze moje wyciskanie od miesiąca chyba. Tak mnie ten bar grał, ale na MMA chodziłem, tylko nie mogłem wyciskać właśnie. Ty odpowiadasz, to na ciebie dam. Ja idę chyba na serię, wiesz? Zrobimy serię. Ostatnią wyciągania. Czekaj, ja zobaczę. O, tak światło jeszcze dam. To będzie fajnie tam z tyłu. Jakieś pytanka są? Dobrze, mam się pozmienię swoje koszuleczka. Ej, do sakera. Do sakera może pytania dacie jakieś. Ja będę operował teraz. O walki były pytania. Kiedy walczycie? Ludzie już ten głodni. Ja na przykład wiem już, że w tym roku już mogę chyba powiedzieć, że w tym roku odpuszczam walkę. A już myślałem, że powiesz, że w tym roku będzie walka. Chciałem, ale zaskakująco długo noga... Wiesz, jestem sprawny i trenuję sobie na przykład stójkę, ale wiem, że przygotowania do walki to jest inny wymiar treningu i na przykład wszystko normalne mogę zrobić, ale wiem, że do walki się komfortowo nie przygotuję. Kurczę, no u mnie też się nie zapowiada. Jakoś nie chce mi się walczyć, powiem wam, jak sobie o tym myślę, ale lubię trenować sobie ten boks, już to powtarzam. Tysięczny raz, ale no nic się nie zmienia no, w tej materii. No. Wiesz, możesz na przykład, jak Dawid Załęcki, nawet po 40 się odpalić. Grunt, żeby to płynęło z wnętrza ciebie. No. Wtedy bardziej się uda. Dobra, jazda. A, robisz. No. Jazda, plus 50. Ciekawe, jaka jest jakość streama. Tak, czy Full HD jest? Dobra, ostatnią na 4 chciałem. Takie było 3,8. Ale fajny ten ruch. Co to są za klawisze te na boku? Nie wiem, jeszcze tego nie wiem. Ej, co MK oznacza, wiesz? Empower. Empower włączam. A to co, Saker to jest ta MK, tak? Zmienia tryb. Nie,
Nie wiem, o czym mówisz. M. A jakie są tryby? No M jest napis. Tutaj. A. Jak przytrzymasz to, to będzie fokusować na punkcie. Na DI zaraz fokusuje. To ja nie wiedziałem, że da się fokusować. Ładna jakość. Fokusownie. Jest fokus. Umiem, patrz. Tak, na twoją głowę naciskam i ciągle zachowuję twoją głowę. Ale akcja. Ładnie ty. Że fajnie, tak no. A nie działało to u mnie. Jak bo ja tu muszę nacisnąć. Ale to próbowałem i nie działa. A zastanawiam się jeszcze, jak pod kątem na przykład zrobić. Też działa. Czy? Dobra, jakieś pytanie? Kiedy wchodzicie na bombę? No tak jak mówiliśmy już w niejednym filmie, żeby wejść na bombę, najpierw trzeba z niej zejść. I teraz cię szokują. Też formę zrobiłeś. I robisz mindfuck nowym widzom. Teraz ja muszę powiedzieć, że żartowałem. Nie mówię. Kogoś to w tym momencie obchodzi? To już chyba nie. Musisz teraz się tłumaczyć z tego, że żartowałeś. Już masz dwa wątki do wytłumaczenia. Ale owca brzydki jest. Ciekawe po czym to stwierdzenie. Kurwa, no poznać, bardzo mi przykro. Staram się, byłem dzisiaj u fryzjera. Ale ciekawe dlaczego. U barbera, sorry. Ale ciekawe dlaczego, wiesz, jakaś argumentacja. No właśnie, jestem ciekawy tych argumentów. Nie, może ktoś zrobił analizę tak jakąś, wiesz, od ekierki na tak przykład. Jakbym ci powiedział, jesteś głupi. No i na jakiej podstawie? No trochę takie nie fair, nie? Ale nie jesteśmy fair. W internecie, przyjmuję to na klatę, tak? Nie od dziś. Każdy ma prawo ocenić. Ale wiadomo, ale tak z jesteś głupi, tak z jesteś brzydki. Z ciekawości. Dlaczego? O, może ktoś zrobi analizę. Łapa. A nowe za dużo chciałem jeszcze coś napisać. Chciałem jeszcze coś powiedzieć. 98. Dawaj plansza. Teraz. Jakbyś teraz to zrobił... Nie opłacałoby się tego teraz robić. No nie, nie. Ale no... No nie zrobię mogę teraz. Dać? Zrobię sobie. Jak se poszedł. No to ten, jak... Czy rękawi... A nie, tego nie mogę przeczytać chyba. No. Czy wszyscy pracownicy mają wstęp na siłownię za darmo? Płaciłeś coś? Adam. Bartek? No, spytajmy się Bartka, czy płacił coś na wejściu. A Adam jest jeszcze. A on... To jest szwindlarz. Nie no, płacicie? Jest, za darmo. Jest nakaz chodzenia na siłownię. Bicie najlepszego napoju bogów na świecie. I koment, to o kurwa! O kurwa, awatar! O mój pan, bo napisał na tym, na pod filmem z wyciskania. Ten sam awatar i ten sam mikro. Tak jest tutaj, może nie obowiązek, ale fajnie. Na pewno jak tutaj trenują ludzie. Nie obowiązek. Dobra, robiłem przygotowanie do pisma. Jak ktoś daje, to jeszcze tam przekażę, chcesz, aby sobie... Robisz to... teraz owca, tak? Dobra, to ja po sobie przejmę. Nie! Teraz ty! A, ja teraz sobie ja. Dobra, ja zrobię serię. Dobra. Ja teraz muszę się przyznać wam, że wcale nie będę teraz... Nie będę ćwiczył, oszukałem ich, tylko chciałem zalokować izotonika, że biorę. O, najpyszniejszego. Chuj witamin i minerałów, nie tyle co inne, nie mogę powiedzieć firmy, ale bardzo dobry, zimny. Idę oddać kamerę. Już proszę, skończyłem. Nie, ja jeszcze nie robię. Nie, ja nie ćwiczyłem tak naprawdę. Chciałem po prostu napój wziąć. O. Ej, a jak ja nagrywam... Można tu zrobić incepcję? Można. Tak jest. Czy nie? Czekaj, bo jest telewizor w telewizorze. Który jest w telewizorze. Który... Będzie znowu w telewizorze? Tak. Kurwa, incepcja. Super. Chcesz kamerę? O, robi się. Wiem.
Ale masz. Już, bo muszę ci coś na kawę. Mogę przejąć, tylko dziesiątek szukam. Ja mówiłem, że dziesiątek szukam. Widzowie szukają ze mną. Byk. Przynieś kasę za wstęp, bo nie wziąłem portfela ze sobą. Za co? Za wstęp. Jaki wstęp? Na siłkę. No portfela nie wziąłem ze sobą. Nie wiem, czy mogę. Czy mam pójść? Do kogo? Którego to czekam? Bo on ma dzisiaj. O co chodzi z tą kasą? No on ma, ale nie ma jak za mnie założyć. Na wstęp, na siłkę. Nie udawaj, że nie wiesz. Efekt ciężkiej pracy. Efekt motyla. Zobacz, jak to będzie wyglądało. Bardzo mi się joysticzek podoba. Widać, lubisz takie nowinki technologiczne. Bieganie ci nie służy, wyglądasz blada. Wyglądasz jak... Myślę, że chyba. Dawaj, pącz. To jest jeszcze rozgrzewkowa. No w sumie ja nie wiem, czy jest taka rozgrzewkowa. 120. Do kogo mam? A ja przy okazji będę na dolnej odpowiadał. Czemu? Naturalesko się zapytał. Zobacz, czemu jest taki błąd, że... Nagrywaj go. Ale wiesz, czemu jest błąd, że ja chcę w tą stronę nagrywać? Nie wiem, ale nagrywaj. No ale wiesz, ja nie decyduję o tym, gdzie to leci, nie? No. Teraz nie wiem dlaczego. Nie wiem czemu. Ale czy przy naszej wadze da się dużo biegać? Stawy ma się jedne, ostatnio dużo czytam, że ludzie powinni biegać, ale raczej ci do 70 kilo. Im cięższy jesteś, tym bardziej trzeba oczywiście uważać na to, jak się biega. Ja przyjdę, czekajcie. Ten co? Trzeba uważać bardziej, jak się biega, im cięższy jesteście. Ja nagrałem do siebie na kanał filmik, na prywatny kanał CWK. Bieganie, wpiszcie sobie bieganie owca WK i tam to jest właśnie w szczególności dla osób ciężkich. Ale teraz jakbym miał odpowiedzieć, to zwróć uwagę na parametr kadencja, czyli ilość kroków na minutę. Jak macie zegarki z tą funkcją, to fajnie. Taka od razu rada, że celujcie w 170 plus kroków na minutę przy takim tempie, załóżmy jak zaczynacie biegać, zazwyczaj tych kroków jest mniej, 150, poniżej 160 i wtedy obciążasz z każdym krokiem ten staw, a to bardziej chodzi o to, żeby się nauczyć mądrze, tak wydajnie przebierać nóżkami, żeby nie uderzać stawami tam. To mnie zdziwiło, jak powiedzieliście, że trzeba te małe kroki robić. No. Więcej kroków na minutę. Wiesz co? Jestem głupi, ogarnąłem. Trzeba tym operować, no, nadgarstkiem, a nie impulsik, sam. Nie tak zwany do... impulsik, czyli bierzemy za duży ciężar i szarpiemy. Szarpankę, tak? No tak. Thank you.
ale czuję, że mi się włókna ocierają o siebie. Że tutaj już tak mało fatu jest, że czuć struktury jak tam szurają, bo nie ma tego fatu, no tak, międzystrukturalnego, na wideo czuć, który łagodzi to przesuwanie się tam. Aha. Tkanek. Jednak czuć takie odtłuszczenie właśnie. A to nie ze starości? Nie, bo pamiętam to uczucie, jak przygotowywałem się do zawodów. Ja już się zastanawiam, wiesz, po 30, w którym momencie zaczniemy coś odczuwać. Także jest, wiesz, typowo, że 30 na karku. To jest też właśnie jak się robi bica. Właśnie, no i czuć na przykład te struktury tutaj, no to jest najcieńsza skóra właśnie, więc tu najbardziej czuć właśnie takie te ruchy na niższej tkance. To ja myślę, że przez ekran tłuszczowej ludzie poczują to, bo naprawdę cienko tu masz, cienko w pół jeszcze przy tym świetle jest. Zawsze najcieńszy miałeś bic, jak chudłeś, nie? Jeszcze bica robię, możesz przyjrzeć, bo robię sobie taki łączony, że robię wyciskanie, wznosy, tu plecy, zaraz po sakerze, bis i trit. Ale bica mam zachciankę, że robię jednorącz, tylko tak. Tak. Robisz co chcesz. Nie chce mi się dwurącz. Jak ten Kamil Łaszczyk, jem co chcę, to ty robię co chcę. Robię co chcę, wyglądam jak chcę. Dzięki. Idealnie łapałem. 10 lat doświadczenia. Pod koniec. Oglądamy się w tym wieku. Jeszcze trica sobie zrobię tutaj na tych linkach. Robert, plan treningowy robię co chcę. Może się buka wydać. Coś mi na głowę spadło. Jak lustro, nie? Śmieszny tric. Ta głowa tu. Twoja kolej. No i jeszcze tu plecy zrobię zaraz. Dobra, trzymaj. Ja coś. A ty tam klatę robisz, nie? Dużo. Obracamy się. Patrzę, też tak umiem. Ustawić kal. Koszulki na ramionczka, teraz 3 lata na sobie. Dobrze. Łapa siedzi, człowieku. Kurwa, ze świrowa aparat. Szarpie, kurwa, tu. Szarpie. O, tutaj szarpie. O tu. Trzeba zaleczyć, wiesz, tym dobrym jedzeniem. No trzeba indyjskie chyba zamówić. Szarpie, kurwa. 65, ale się zastanawiam, chciałem jakimś większym ciężarem. Szarpie, kurwa, niedobrze, niedobrze. Ale jak szarpie. Coś tam szarpie, no widać coś. Można dołożyć. Jakiś ślad masz chyba. Co? Coś tam szarpnęło. Tutaj. No. Tu szarpie. No. Dawaj sushi, zamawiaj. Szarpie. Z kamerą w wieżę.
jest dobre pytanie. Jaki rozmiar koszulki ma owca, bo chcę kupić? Pozdrawiam cię, oby więcej takich pytań. Kseleczka. Owca ma Tank Top Basic XL rozmiar. Tylko dzisiaj dostępny na wukadzik.pl. Żartowałem, nie tylko dzisiaj, ale wiadomo. I tak możecie kupić. Co? Co? A naprawdę się biją? Dawaj, dawaj. Walka jest. Walka jest taka spontaniczna, to trzeba nagrać. Nie szarpie. Ja nie mam kurwa umiejętności nawet. Zdygaj łeb, tak. O! Zdygaj ten łeb właśnie, dokładnie. Kurwa właśnie. A odrzuć biodra do tyłu, Bartek. Odrzucaj nogi do tyłu, odrzucaj do tyłu nogi. Nie ma walki. Dobrze, przewróć go, przetocz go. Przetocz. Strasznie niewygodnie. Dobrze, dobrze. I za szyję go złapie. Ręka pod szyję. Prawa ręka pod szyję. Prawa ręka pod szyję. Dociskaj go, no, no. Dobrze. Bartek, twoja ręka pod jego szyję. I go zaklinujesz. Dobrze, ciasno tam. Tak? Prawa ręka do tyłu. Dobra, nieważne. Prawa ręka do tyłu. Twoja prawa za szyję go. Do tyłu. Dawaj. Prawa do tyłu. O, i teraz klamrę sobie robisz na nim, lewą ręką klamrę z prawą. I on już nie wyjdzie, jak odrzucisz biodra. Złap klamrę ręką. Dobrze, ciasno. O. I teraz skocz na niego, dosiad. Lewe biodro w lewo, żeby tą ręką ci nie ten. Dobrze, masz go. Dobrze, Bartek, dobrze, masz go już. Dobra pozycja z dołu, Bartek. No co to dawać? Trening chcę robić, a nie kurwa siłowa. Co to za rozgrzewka? Trenerze, kurwa. Wypierdalaj. Dawaj, duś go. Nie udusisz. Tak o, Bartek, tak o. To przełamywanie szyi spróbuj mu zrobić, że nie będzie duszenia, ale przełamanie szyi. Odklepię wtedy. I pod przedramię, lewa i pod... O, dobrze, gilotynę robisz. Napierdala go, łeb. Dobrze, kurwa, no. Dawaj, szczękości. No już, Dawaj, kończcie już ten pojedynek. Kurwa, dawajcie. Gryzę cię w suta. Jak już nie możesz, to gryź go w jądra. Naprawdę, to pomaga. To nie jest walka MMA, to nie ma zasad. Do poddania. Prawa ręka na torbę. Prawa ręka na torbę i ściskasz. Do poddania. Dawaj zakrzew, otwórz mu trochę, daj mu trochę miejsca, niech popełni błąd, niech wstanie i wtedy... Fikoła do tyłu rusz, Bartek, i będziesz na górze. Dobrze, Bartek, masz go już. On już ledwo żyje, on nie ma siły, dawaj go, Bartek. On nie ma siły nic. Spompował się. Zobacz, on nie ma siły w ogóle. Kurwa! Dawaj, Bartek, obracaj się. Obróć się, jesteś na nim, no. Dobrze, on się kumpuje teraz. Dobrze. Dobrze. Co, tak w kółko? Dobrze, będzie się, traci siły. Dobrze. Ja się męczę, kurwa. Wypierdalaj! Nie tak się miałem uczyć przewrotu. Babka napisał, wykręć mu suka. Dobra runda, Bartek. Blisko było. Ile punktów? 10 dla Gryffindoru. Nie punktowałem. To nie, to było bez sędziego. Jakbyś nie miał tego telefonu, to bym się rzucił na ciebie, Paweł. A, ja nie mogę, przykro mi.
bo masz telefon. Nie, chyba z tą nogą bym nie robił parteru jeszcze, naprawdę. Szkoda. No, chciałbym bardzo, ale nie robiłbym. Nie, ale na przykład w formie rozgrzewki, żeby pobudzić siebie i całe ciało, moim zdaniem zajebiście. Tak, ale zobacz, to nie byłaby rozgrzewka. Zobacz, jak jesteś zmęczony. Nie jestem zmęczony. Wiesz, rozgrzewka super, ale to się tak kończy, że dochodzisz do takiego momentu, dlatego ja wiem o tym i nie będę robił. Ale moim zdaniem bardzo fajnie to wpływa na całą ludzkość. No oczywiście. Ruch to zdrowy. Ruch to zdrowy. Teraz wszyscy widzowie wam dziękują. My tobie dziękujemy, Paweł. Za motywację. Dzięki, Paweł. Do następnego. Zaraz. Zostawiam was. Dobra, już. Się zaraz na rękę. Gra wstępna skończona, teraz zgasimy światło i już nas nie ma. No weź ten, bo zdejmę. Kurwa, nie ogarnę tego jeszcze. Gdzieś tu. Co? W środku, jak tu. To? Dwa razy. Wtedy on zawsze ci się środkuje. Teraz już wiem. No bo on się będzie tak gubił, nie? Jakbym miał czat tutaj, to by było dużo łatwiej. Bym się coś spytał. Dobra. O, Saker coś robi. Robur też coś robi. Kurwa, 120 lekkie, to jest kurwa jej. Wątróbka, dużo pieczywa, bez kombinacji. Zapamiętam to, Robert. Zapłacił ktoś za pytanie? Nie pytanie, że wycisnął 100 kilo przy wadze 7,8 Janek w wieku 17 lat. No to ładnie, no ja w wieku 17 lat to może wyciskałem 65. A wy jakie macie maksy? To już Janek jest nowym widzem chyba, nie? Ty 200? No ja 200, Robur 170 albo 175, Saker też. Ja okolice 140. No. Chyba 140 wręcz tak miałem równo. Ludzie nie wiedzą, myślę, że ty miałeś tak dużo na ławę. No. A to było przed początkiem kanału. No. Ale jest na kanale film sprzed 11 lat czy 12, jak chyba 125 podnoszę. Jest. No. To... Jeszcze jest jeden donate, czy stanę jeszcze na rękach. Jakoś miesiąc temu próbowałem. Któraś tam próba wejdzie. Weszła mi taka próba na 15 sekund, ale bardzo nieregularnie. Można powiedzieć, że jeden na 15 prób. Jedna. Ale no jedna, jeden na 15, jedna na 15. Jeden ale na jakby 15. Się miesiąc postało. Nie, no krok dwa po tygodnie krok. Nawet, jakby się popróbowało, to... Krok po kroczku to by weszło. To by wróciła pamięć. Tak, no to to jest ważna praca, regularność. Dokładnie. No i fajnie. Fajnie. A jeszcze co? Patryk Dąbrowski. Jeszcze ktoś zapłacił? Patryk Dąbrowski zapłacił. Koniecznie 50 czyta. Złotych za to. O, to pozdrawiamy, Patryk. Pozdro od statego Wygi Sportowe Świry. Właśnie kolacja wjechała. I oglądam wasze szarpanki w oktagonie. Fajny donate ogólnie, pozdro. Fajnie. To fajnie. Teraz też, żeby było sprawiedliwie, trzeba pytanie stąd wziąć. A ćwiczenia, nie wiem czy to dobre owca, Saker, pytanie. Ćwiczenia na wielkie nogi. Przysiady, suwniczka, jakiś martwy. I styka. Trzy ćwiczenia.
Nic odkrywczego. No. Dwa razy w tygodniu te nogi, nie? Fajnie by było, jakbyś wtedy robił, jak chcesz mieć duże nogi. Raz siłę, czyli raz powtórzenia, załóżmy 3-5, raz 8-12. Ile w łapie masz? 45. Pewnie teraz. 4-4,5, 4-5, coś takiego. To możesz mi jeszcze przygrać, jakbym cię mógł prosić. Kurczę, no. Chciałem dzisiaj założyć coś większego pod tego live'a, ale szarpie, powiem wam, tutaj. Więc nie będzie nic, nie będzie żadnych szarży na rekord. Ale spróbujemy to zrobić tak na 4 ruchy. To jest plus 75 kilo. Max na dziś. Chciałem, kurczę, zrobić jakieś, wiesz, 100 na 2 może dzisiaj, ale bez szans, już drugi trening. Troszeczkę za bardzo mnie szarpie, niż bym sobie tego życzył. Masz taki ślad trochę. Przy rekordach, w tym miejscu tu. Masz ślad trochę taki. To palce. To chyba od palce. Rosnę. Tak? Może rośnie teraz. No. Rośnie, rośnie. Pytanie było, czy po tak długim czasie, po operacji nosa, no, czujesz się ok? Z nosem. No, tylko nie czuję czubka nosa. Mhm. Jeszcze i to jest rok i ciekawe, co? Dwa miesiące po operacji, więc... No, nie wrócą przemyślcie nerwy, to. Raczej nerwy nie wrócą. Nie, no właśnie powinny. Tak? Powinny, mhm. Tylko... Pełne gojenie to jest czasami nawet 2 lata. Okej. Okay. No. Było też pytanie ciekawe matematyczne. Czy podnosząc 100 kilo jesteś w 1% populacji, która potrafi to podnieść? Stówę? Myślę, że tak. Jak stówę podnosisz. Czyli 1 na 100 osób. No. A 50% odpada na kobiety. No. Nie, no to jesteś... 1%. Saker obstawia mniej. 0,5% albo mniej niż 0,5% ma. To ja przekażę. Zero jest. Wraz z tym osób trenuje. No, parę procent Polaków trenuje. 6% albo 4%, nie, 6% trenowało w 2017 roku, to był pik. Teraz trochę mniej, więc 5% Polaków trenuje, a żeby stówę wyciskać, to 100% osób, 99,9% osób, które chcą stówę podnieść, to muszą trenować, nie? A w Polsce trenuje 5% osób. Kurwa, to jest promil. Jak stówę podnosisz, to jesteś w promilu. Skąd wziąłeś 5% osób? Wiesz co, były statystyki a propos właśnie szczytu branży fitness w 2017 roku. I 5%. Nie pamiętam. Wtedy było tak, serio, wtedy ćwiczyło 5 albo 6, na pewno nie więcej jak 10, tylko nie pamiętam, że to było 5, 6 czy 9. Te liczby mam w głowie, nie? Ale bardzo, bardzo mało. W szczycie teraz mniej Polaków podobno trenuje na siłowni, nie? No, a żeby stówę podnosić, no to musisz na siłowni trenować. Raczej. Oczywiście da się dojść do stówy. Da się, ale wiecie, o co chodzi. Nie? Nawet niech to będzie... No. O wiele więcej procent, to i tak. Ja z rok musiałem potrenować do tej stówy. No. Mam 18 lat. Nie pamiętam ile, no. Przed 18 nie wyjebałem stówy. Ja 8 miesięcy. No, to. Zaczynałem z 78 kg. Tyle, ile miałem...
troszeczkę mniej nawet niż masa ciała, bo masa ciała tam 80 parę, nie? No i po 8 miesiącach weszło. Coś takiego kojarzę, ta stuwa pierwsza. Dobra, ryzykownie. Ale ustawimy sobie tutaj na łapę. Statyw. A ilu waszych pracowników wyjęło stówę? Sporo. Sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja myślę, że to było 10, nie? Na 40 osób, co by czekało? Sporo, ponad 10 ludzi do nas wzięło. Uwaga, nie ruszać. Które partycypowało w tym konkursie. No jak wstrząśniesz, może upaść. Łapa bez kombinacji. Krojczy? Pasie? Pasie? Młodzi trzy? Pasie? No, pasie. Podnosi. Kocham trenować. Kto chętny zrobić serię? Będę mnie wycisnął. Ja idę z serii. Nie. Będę wyciągał. Będę wstawić. 13. Będę na 110. Please. Dobra, redukcja poszła teraz 75 kg, teraz będzie 70 na dipie. Trzecia seria. Kurwa, nie da się wyjść z tym, nie? No, to się no, ja nie chcę, ja chcę no, z tej pozycji. A okej, okay, bo się może z kołami pierdol. Z tamtą pozycją. Na pięć, no nic tutaj do przodu nie poszło, ale w tej serii o dziwo nie czułem takiej szarpanki tutaj. Nie wiem czemu to tak działa. Jak to się obrócić? Dwa razy? Klikam? No, spust, to co masz pod wskazówką. A, dobra.
To zmienia wszystko. Jak tam? Sawiutko, zobaczcie. Miałem 80 na 4 w niedzielę. Dzisiaj 75 na 4. Stałem przed taką decyzją, bo troszeczkę mi szarpie i nie chciałem za dużo powtórzeń robić, żeby tutaj nie rozszarpać tego, a z drugiej strony tak uznałem, że takie czwóreczki troszeczkę zredukowane mogę zrobić. To jest Gravitus, Gravitus apka. Tak to wygląda, Gravitus tutaj. I jest tylko na iPhone'a, niestety. No. Zobaczymy, czy mi odświeży donaty. Jest Edwin. Trzeba za tygodnie zmian zakresów. Czy wykroki wystarczą na nogi? Jeżeli nie mogę robić martwych siadów z powodu pleców. Czy wykroki wystarczą na nogi? No, wystarczą. Ja nie lubię wykroków, nigdy nie robiłem z tego względu, że na wykrokach fajnie się można zmęczyć, ale nie lubiłbym śledzić progresu siłowego na tym ćwiczeniu. Też jest takie trochę to dociążenie dla mnie problematyczne w wykrokach. Ja bym spróbował na twoim miejscu, jak cię bolą plecy. Powinienem ja być ogólnie, tak was pokazuję. Jak już ogarniesz stabilizację, to później łatwo jest dokładać. No. Coraz większe kanty. No to ty polecasz wykroczki. No, Bułgary. No, znaczy ja polecam Bułgary, jak bym wybrał. No właśnie, ja też bym polecił bardziej Bułgary albo jakąś suwnicę spróbować może zrobić. Może spróbować jednonóż właśnie nawet na suwnicy. No. Ale kontrolować, żeby ta miednica nie szalała. Ustawiasz się, stabilną pozycję masz. No. Na początku nie będzie stabilna, wiadomo, ale już później masz no swoją wypracowaną pozycję w Bułgarze i pod swój zakres spięcia mięśniowego. Dokładnie. Wiekasz. Dokładnie. Dobra, co ja miałem zrobić? Zobaczmy jeszcze jakieś pytanko, czy jest. Jakbyśmy zaczynali znowu od zera, to od czego byśmy zaczęli? Chyba od tego samego, od YouTube'a. Czyli tak samo byśmy zaczęli. Gravitus to jest Sento. Gravitus przez V. Batony w innych sklepach. Właśnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Będą być może już w przyszłym miesiącu. O, fajne pytanie. Czy chcesz, Robur, kiedyś wyjebać 200 na klatę? Bo to by się wiązało z zapuszczeniem fest. To ci mogę... Mam ochotę się zapuścić, ale ciężka sprawa, no. Bo teraz w tej wadze 8-7 chyba czuję się bardzo dobrze. No, ale bym musiał się zapuścić do 110. Ale mam gdzieś z tyłu w głowie właśnie taki plan. Nie wiem, czy go zrealizuję za rok czy za dwa. Zobaczę, jak się życie potoczy, ale chciałbym właśnie tak przytyć do 110 i właśnie 201 wycisnąć. 201? 201, no. Żeby pobić fajne, no. To by no było fajne, bo by to, no. Chcę cię pobić o 1 kg. Spoko. A jak będzie więcej mocy, no to podniosę poprzeczkę delikatnie, 205. A ile ważyłeś 210, na... 210, zobaczymy. A ile ważyłeś na tamtej masie? Na której? Na tej, co miałeś życiówki siłowe. No tak około 104, 105. I miałeś przy 105? Słabo, ale to jest różnica, wiesz? Jak ja ważę 105, to siłowo jest różnica. Jak już ważyłem 110, no nie, no to...
przy 105, kurczę, chyba 175 się podnosiło. Pamiętam, że jak już zacząłem wychodzić powyżej tego 105, to zaczęły się odblokowywać. Nagle ty zakładasz, wiesz, 180 i nagle to waży tyle, co 170. Teraz jedna ta dojrzałość jest chyba mięśniowa, bo teraz potrafiłem ostatnio wycisnąć tam 151 jakoś. No. 155 bym szarpnął pewnie. No to kurde, no to mało brakuje do wyniku z masy tak naprawdę. A będziesz biegał? Na tej masie? No właśnie, na to jest lipa, co? Sprawa, że właśnie... Chociaż mam predyspozycję do zrobienia masy i to no. nie byłoby chyba ciężkie dla mnie właśnie. No. No ale wiadomo, że to gdzieś by wpływało na wynik negatywny. No. Na pewno. Kurczę, ta masa jest... Fajnie się tak jest z jednej strony zapuścić, ale z drugiej strony wiecie, jak już się ma tą wytrzymać, na przykład wczoraj biegnę na bieżni 16 na godzinę przez godzinę, nie? No i patrz, i weź mi to teraz zabierz. No nie chcę, żebyś mi to zabierał. Na przykład ten, teraz Zakrzew z Bartkiem zaczęli biegać i mówię, panowie, podejdźcie, chodźcie na chwilę na bieżnię, zobaczycie coś. No i im pokazuję moje parametry biegu. No i mówię, panowie, możecie mieć to za darmo, nie? A pamiętam, że jak przed bieganiem, to bym takim tempem mógł wytrzymać, nie wiem ile, 6 minut, 8 minut, a teraz biegniesz godzinę i możesz dalej biec. I teraz zobacz, jakbyś miał to odebrać, takie bycie właśnie taką fajną, sprawną maszynką. No nie widzi mi się to. A wiesz, że musisz to oddać, jeżeli chcesz mieć 201. Nie pogodzisz tej wydolności. Znaczy inaczej, byś musiał po prostu bardzo ograniczyć bycie wydolnym. I nie wiem, czy jesteś na to gotowy. Nie wiem, czy chcesz to zostawić. Nie jestem gotowy na to, no. No. Musiałbyś wejść w tryb jakiegoś złej postaci, złego charakteru z filmu, nie wiem, kurwa. Albo byś musiał zostać prograczem w CS-a. Wtedy byś sobie robił godzinę z siłóweczki, tylko klatę byś robił, jadł w chuj, nie ruszał się i po prostu grał w CS-a. To wtedy idealnie. No, byś się zajął, nie? Teraz ja idę. Twoja seria. Tylko jedzenie. Granie i praca. 205. Kurczę, to było proste. Wystarczyło jeść i napierdalać i siedzieć, nie? W ogóle... Proste, ale ciężkie. Ogólnie wczoraj jak mieliśmy, to jest teraz dużo lepiej. Mamy, wiesz, energia, tak to siedziało, się spało, kurwa, zasypiało, kurwa, ten cukier wypierdalał. To już końcówka, nie? To na końcówce ciężko było przycisnąć, ale wiesz, ogólnie jak spojrzysz na to, nie? No ogólnie to tak. Kurczę, no... Jak się z boku spojrzę, no to... Nie trening... Ty, 6 serii tygodniowo robiłem na klatę. Jak 200 wycisnąłem. No. 3 we wtorek, 3 w piątek, nie? No kurwa. I jedno ćwiczenie, nie? Tylko wyciskanie leżąc. Pamiętam jak kombinowałem, dodawałem te jakieś, wiesz... No. Jak to się nazywałem? Pimpresy? Pimpresy, że wiecie, że macie tą... Do deski. Log press, że do deski wyciskasz. Do deski, na do wałka. No. I to może być fajne ćwiczenie poza sezonem, żeby sobie wzmocnić tutaj ten ruch. Ty masz tą końcówkę właśnie słabszą na przykład. Mam słabszą, ale pamiętam jak dorzuciłem to ćwiczenie, to zaczęło działać na niekorzyść, bo już tak po prostu taki dług zmęczenia budowałem, że to się nie opłacało. Opłacało się po prostu wpierdalać dużo i zrobić tylko ławę i wypocząć do kolejnego, nie? Tak, to w oddzielnym bloku tak jakbyś musiał sobie to robić, a nie, że jeszcze dodatkowo dojebałeś tą objętość i na niekorzyść działało, bo jeszcze bardziej przemęczyłeś. Nie, już to nie. Ja? Nie ma szans. Tłumaczyłem czemu, kurwa. Szarpie. Na 5 może zrobię. 4 seria. Ja.
dobra, weźmiemy tą serię, jeszcze jedną zrobimy. Będzie 5 konkretnych serii. Tutaj odłożę sobie. Forma, dzięki, celuję do 200 na siadzie do końca roku. Oj, nie zdążyłem przeczytać. Czy będziemy na FIWE? Nie zapowiada się. Nie będziemy. Ale lecą komenty. Robur już zapuścił włosy. Już były farbowane. No. Wszystko git. Już ściąłem fryzurę. A nie zapuszczałem aż tak długich, bo wszyscy by już zapomnieli o tym zakładzie i postanowiłem zapuścić kilka centymetrów i pofarbować. Tam było o tym tempie, tak, wyszło nieco ponad 15 km, nie 16, bo pierwszy kilometr robiłem rozgrzewkowy tam na tempie 12. No ale no. Tak, to jest do na bieżni to jest do zrobienia, tylko też my nawet dajemy sobie incline 2 na tej bieżni, nie ma oporu powietrza, nie da się tych wyników tak powtórzyć z bieżni na zewnątrz. Te wyniki są o wiele gorsze na zewnątrz, ale... No, tak, tak, ja daję... Ja właśnie wczoraj robiłem sobie taki bieg interwałowy, że 4 razy po 6 minut. No. No i ustawiłem na 4 nachylenie. Nawet. Ale to i tak mniej męczy niż... Na no. Zewnątrz jednak, no. Zobacz, tam widziałem, że ktoś się śmiał z tego, jak mówię, że jest katr od dołu, że to nic nie daje, nie? Przecież nie jesteśmy tacy w realu, kurde. Nie, tam będą się śmiać z nas, nie? No wiadomo, nie? Znaczy nie mówię, bo ci widzowie, co tam nas oglądają, to wiedzą, o co chodzi, ale niektórzy, wiesz, już zjedli na tym zęby i dalej nie wiedzą, o co chodzi, nie? Wiecie, o co chodzi. Obecnie bym wycisnął na klatę, myślę, że z około 160, ale na razie nie robię klaty. Dipy robię głównie w wypychaniu, no i na dipa zrobiłem 100 kilo na raz tydzień temu to było chyba, albo 2 tygodnie temu. Przestałem robić właśnie wyciskanie ze względu na kontuzję pleców. WK, XMTF, w sobotę. Kolekcja na datę. 24. A okej, okay, dobra. 24 kwietnia w takim razie. Czyli za 3 tygodnie. Bo miało być 17, ale 17 będzie... Będzie nowy produkt w sieci sklepów. Właśnie, to nie mówmy. W sieci sklepów. Ale fajnie, fajnie będzie, kurwa. Będzie fajnie. Którego to będzie? 17. 17 kwietnia. No to 17 kwietnia mocna premiera będzie. A tydzień później MTS. No. Dlatego... Jeszcze później jeszcze coś. Tak. Cały czas coś w tym roku. Po majówce. A jutro od tomu to już można. Już w sumie wjeżdża. Nie wiem czy mówiliście. Ale woda. Cekini XG. Jutro, w Dino. No już zaczyna się pojawiać, można ale jutro mówić. Już tak oficjalnie. Mogę pokazać tą wodę. Tu jest w ogóle aparat, fala. Tak. Ona w ogóle właśnie wjeżdża jutro, ta woda, do Dino. I z tego też leci materiał, o co chodzi w tej wodzie. Ale w skrócie, chcieliśmy mieć wodę, coś a la muszynianka, tylko żeby było jeszcze mniej gazu. Czyli żeby to była woda o wysokiej zawartości minerałów, wiecie, nie taki typowy szczok, żeby był autorytet w tej wodzie, nie, że sobie WK zrobiło wodę gdzieś tam na rozlewni w centrum, tylko faktycznie woda z uzdrowiska, więc wzięliśmy taką wysoko mineralizowaną, co już miało Cechini i po prostu ją maksymalnie odgazowaliśmy, żeby dało się ją pić w trakcie wysiłku. O, ciężko taką gazowaną, mineralizowaną się pije. Zakrzew się chyba pożygał po gazowanej, takiej całkowitej, nie?
A jestem ciekawy, napiszcie ile to powinna kosztować, bo było pytanie o cenę, a według was ile powinna kosztować? To było wtedy od razu, wiesz, po pompie maksymalnej wersji. Zapraszam, możesz się powiedzieć jak to było. No, było. Ale to nie po tej wodzie, to nie, po wodzie gazowanej. Po gazowanej wodzie, wiesz, był maksymalny wysiłek już koniec treningu, pompa. I wiesz, żeby złagodzić swoje łaknienie, piję tą gazowaną, piję. No idę przez magazyn, już tak w połowie, tak mi się cofa, no, ale myślę sobie, no nie mogę, no kalorie, masa, no, będę przegranym jak się zżygam. No i dosłownie już chwytam klamki od kibla. Bełt. I wtedy słyszę, co nie? Uwaga, goły człowiek idzie. Nagi człowiek idzie, coś takiego, bo ty szedłeś pod prysznic, co nie? A, no tak, faktycznie. A ja, kurwa, przepraszam. No, ale to też mogło być spowodowane tym, że już końcóweczka masy no, i to chce się wymiotować już często. Ogólnie było tak. Tak jak wymasowaliście, nie? Cały czas się chciało już. No. A no, tutaj w ciągu dnia dobrze cenę piszą. Niektórzy mają rację, jaka będzie cena, ale niestety nie możemy wam tego podać, bo decyduje sieć handlowa jak zwykle. Ktoś napisał o cenie 7 tysięcy rozłożone na 14 lat. Fajny komentarz. Nie będzie powyżej 100 zł za butelkę, to nie martwcie się. Naprawdę cena wody 7 tysięcy rozłożone na 14 lat. I od razu wiesz, podpisujesz raty, nie? Kupujesz wodę w Dino i od razu ten PKO leasing. Nie, no wiesz, albo jak w złoto, to w wodę, nie? Kadzik cechini. Każda grupa mięśniowa raz w tygodniu nie ma sensu. Lepiej push pull legs 6 razy w tygodniu, czy może rosnąć na brosplicie? Kurczę, ważne, żebyś ćwiczył i fajnie jakby... I nawet jak chcesz, ale warto, żeby były serie, które są blisko upadku. Że ty się wysilasz, że idziesz do upadku mięśniowego, bo to te ostatnie powtórzenia po prostu prowokują ciało, żeby się adaptowało, nie? Jeżeli nie będzie tego, to czy to split, czy to push pull legs, czy to FBW, to jest nieistotne, nie? A jak już ćwiczysz w upadku i zastanawiasz się nad optymalnym planem, to jeżeli chodzi o rozbudowę mięśni, no to zdecydowanie polecamy plan, w którym przetrenujesz każdą partię 2 razy w tygodniu, ponieważ ta synteza protein zachodzi co 72 godziny, tak to głowy wymyśliły. I nie ma sensu być może trenować tej partii tylko raz w tygodniu, jak możesz ją stymulować 2 razy w tygodniu. No. Kto zagra w playoffach Sakę? To już widziałem któryś raz jest to pytanie. Właśnie nie wiem, jak na to odpowiedzieć. To już jest w sumie wiadomo. To może takie pytanie za Gajka, że ktoś chce z tobą o NBA pogadać. Drużyny 1-8, mogę tak odpowiedzieć. No właśnie. To zależy, co sobie przemyślałeś. Dlaczego baton nie jest tuż palmowy, a promujemy go jako fit? Wiesz co, jak już określamy produkt mianem fit, to bardziej się skupiamy na makro i to makro, zawartość kalorii i poszczególnych makroskładników dyktuje to, czy to jest fit, a nie tak jakby produkt, czyli to już jest to wierzenie w superfood, że są jakieś super produkty, dzięki którym schudniesz. Bo na przykład zobacz, możesz jeść rybę, która jest bardzo zdrowa i ją po prostu zjeść w za dużej ilości i ona już nie będzie superfoodem, nie? A nasz baton, no to jest produkt taka petarda, kurwa, że nawet nie chce mi się licytować. 200, bardzo mała ilość kalorii, kurwa, śniadanie, 2 batony, 60 białka, startujesz dzień. 12 fatów. Wiadomo, ktoś powie serek wiejski, okej, ale ja też, smaczny jest serek wiejski, ale jak chcesz zjeść batona, no to chcesz zjeść batona, nie? Jest ta przyjemność, po prostu płacić za tą przyjemność, że możesz zjeść batona takim makro. No dokładnie. Więc no jest fit baton, no bo ma zajebiste makro. Jest niskokaloryczny, ma mało tłuszczu i bardzo dużo białka.
I teraz jak osoba, która nie jest przyzwyczajona, tak jak Robur, która może jeść, kurwa, tylko ziemniaki, tylko ona dopiero zaczyna swoją przygodę z tym fit światem, to zobaczcie, jaka dla niej to jest wygoda, że ona może zacząć wprowadzać zmiany do takie nawyki, do diety swojej, po prostu wypierdalając te batony chujowe i zacząć od tego, nie? 70. Ostatnia. Bardzo bym chciał na 6 to zrobić. Na 8? Ostatnia na 8. Uwierz mi, żebym chciał na 8 to zrobić. A czemu nie? Ale zrobić? Nie mogę tego zrobić. Jak to nie? Nie mogę tego zrobić. Ale możesz mieć to za darmo. Szarpie mnie tu. Nie mogę tego zrobić. A wiesz, dlaczego cię szarpie? No. Bo nie chcesz, żeby puściło. Dobra, zobaczymy. Może puści. Nie, tak. Ale 8 nie ma szans. Ja wierzę w 8. Możesz mieć za darmo. Ale możesz mieć 8 za darmo. Jaka jest cena 8 powtórzeń? Dobra. No nie ma. Dam z siebie wszystko, nie? Daj jeszcze. Uro! 6. Ładnie. Wezmę te 6. 8 zrobię za 2 tygodnie. Obiecuję ci to. Dobra. Może nawet na live'ie. Ale szczerze myślałem, że za 2 tygodnie, jak powiedziałeś, to już powiesz, że 10. Nie, nie zrobię, bo musi mi to szarpnięcie trochę ustąpić. No. Ładne powtórzenia, Paweł. Dzięki. Starczy. Serio, bardzo żeby ładne. Z łokciami nic się stało. Co to, jakiś na rekord szedłeś? Ile było? Ja 12, ja na spokojnie, tak ogólnie to z 15 bym zrobił. Fun fact, Pączek ma rekord WK powtórzeniowy w podciąganiu. Nawet większy niż Zakrzew chyba. Jaki? Bo zrobił 30. Nie, 29. 29. A nawet nie znasz mojego, a tak mówisz. Tak, jest twój. 33. Okej, okay, no to zwracam. Zakrzew jest wicemistrzem Polski. 33. No a to ty wisiałeś na drążku 15 minut. To nie chodzi mi o taki rekord, wiesz. Ja też robię 40. No. W sumie to teraz wiesz, co druga osoba 30 zrobiła, nie? Ja to widziałem, właśnie było wtedy. No. Tylko Robert to widział. Jak wielka stopa, nie? Ten rekord trochę. Trochę tak. Ale ogólnie jak Szeo, kto to powiedział Szeo? Saker. No, Szeo i najpierw tak powiem, bo to było ostatnio, to nam otworzyło właśnie tak głowę też, jaka jest świadomość poza fitnessem, jeżeli chodzi na przykład o te aspekty odżywiania i treningu. Na przykład Mortalcio do nas spadł. I pyta się, ty owca, a ja będę mógł pić napoje gazowane podczas tej przemiany? Nie, że z cukrem, tylko napoje gazowane, czyli ludzie spoza tej branży mogą myśleć, że gazowane tłucze, a Szeo jeszcze nam otworzył głowę 3 lata temu. Ty Szeo, ile się tak podciągasz? A on mówi, to zależy, 20, 30, czasami 40, nie? Że rozstrzał był o 20 powtórzeń, gdzie jak trenujesz, to wiesz, że nie ma takiego rozstrzału ostatnio, w żadnym ćwiczeniu. Ostatnio nie? Miałem rozmowę z Pawką i rozkminialiśmy sobie, że on mi tak, jakaś tam różna gadka i powiedział, że właśnie, że nie ma tej świadomości w żywieniu i on dopiero... Ale kto nie miał? Ogólnie, Pawka, że ludzie, czy... nie, że ogólnie ludzie nie, miał, ludzie nie mają, no. Pawka też nie miał i powiedział, że dopiero na przykład po roku tutaj gdzieś tam mniej więcej zaczyna kumać, o co w tym chodzi, nie? No właśnie. Też to jest normalne, że ludzie myślą, że jest niebieski pasek bez cukru, to że produkt nie ma kalorii. Jest dużo właśnie bez cukru, napojów czy jedzenia i ludzie myślą, że to jest jakby mniej tuczące, a nie jest. Czekoladka dobrze wchodzi bez cukru, więc jakoś nie schudłem. Jak tylko wiesz, podszedł do ciebie.
Szkoda, myślałem, że zastygłeś w czasie. Ale jak żyjesz, to jednak idę od ciebie. Ty, mam pytanie. Pytonie! Mamy pytonie! Pytonie jest do ciebie. Pytonie po panowie, El Clasico dzisiaj oglądacie? Płynął. Do Dej też mam to pytanie. Płynął pytonie po betonie. Ale na daście 2 jest El Clasico, czy? Cesik dzisiaj, ekipa jest. Dany do mnie wjeżdża o 20, o 21, ja wjeżdżam na nas. To jak my możemy się nazwać? W ogóle musimy jakąś drużynę sobie... Będzie drużyna. Ale że nazwać się jako drużyna. Przecież jest Łuka Gaming, co ty? Spałeś? Ale nie masz wniku. A, tak jak wiesz, wchodzi klan. A, że klan, no to wiesz, klan wchodzi. A w ogóle, czekaj, będzie taktyka. Pytanie, czy nam nie brakuje dwóch zawodników? Czy będzie dzisiaj artysta? Kto jest artystą? Sypet? Sypet. Nie będzie, podobno to technik było. Kurwa. Niestety, no. Ajajaj. Ale nie to, żebym się zaskoczył w sumie, ale trochę... Pącz chyba wygrał. Dużo ludzi się zastanawia, czy zrobisz plunge. Serio? A, no to może nie gra. Niech wam ostatni odcinek nadaje SW powie. A jak nie ostatni, to powie wam to kolejny w poniedziałek. Patrz, jak on jest zmarnowany. Ja też to jestem. Bambik nie ma fanu. No, ale to dzisiaj wyjątkowo, bo ogólnie ma fan. Serio ma fan. Ma dobre wychyły na kołach. I ma dobre geny. I genitalia też ma dobre. Tu sobie klikasz. Patrz. Właśnie mam. Nie, patrz. A tutaj mogę być? Tutaj masz pod palcem. No. Dwa razy kliknij to. Ale nie, tam sobie pójdę. Wow. Co to jest? Namierzona... Centrowanie. A, centrowanie. Spoko. Ten telefon jest trochę za ciężki, dlatego się gubi. Jeszcze trochę treningu zostało. Kurwa. Ej, a jakby takie live'y co środę? Ciężko chyba co środę, co? Bo dzisiaj akurat mieliśmy taki dzień, gdzie te spotkania nie zeszło się tyle. Prawie poszło, no. A i tak chcieliście o 15, a wyszło, że po 16 chyba dopiero, nie? Praktycznie 17. No właśnie. Zaczęliśmy. Dobra. 15 sekund przerwy. Czyli tak zwane major repsiki. Już ja tutaj wchodzą na akcesoria. Ja to nazywam majonez repsy. Majonez repsy? No. Wiecie, że Real przegrał już dwa razy z rzędu z Barcą? Tak. Ale Barca odpadła z Ligi Mistrzów w fazie grupowej za to. A teraz kto jest faworytem? Tego meczu? No. To w Pucharze Króla grają. To w sumie, nie wiem. Dla mnie to Real. Powinien wygrać. Kurczę, nie śmieję się tego. Serio. Ale... Z drugiej strony im się nie opłaca, bo Liga Mistrzów wygrają, szkoda siły. O kurwa, przy 9 miałem coś takiego, okej, okay, zamawiam indyjskie dzisiaj, bo się wahałem, ale no ale tak właśnie już takie to było, że zamawiam. Bardzo dobry kadr. Kurwa, to indyjskie to kusi. Fajne jest, kurwa, tikka masala. Co tam jeszcze? Tandoori chicken. Kawałki kurczaka, żeby białko nabić. Garlic chicken tikka, to masz same kawałki kurczaka. Przepraszam, dokładnie. Garlic chicken tikka. Do tego wjadą dwa zestawy chlebków nam garlikowych. I do tego jeszcze jest zajebiste danie, spróbujcie sobie, jak lubicie ostre. To się nazywa na kan. Nie butter chicken, to jest coś, ale to wygląda jak butter chicken, ale to jest mega ostre. Czekaj, jak to się nazywało? Alfrezy, coś takiego. Zaraz wam powiem. Alfrezy. Tylko zrobię serię. Alfrezy, coś takiego. A nie na jakieś kachę? Zaraz zobaczymy. Coś na kan się kojarzy. To wszystko zrobiłem. Nic nie wymyślę. Kurwa.
O, płatka się zrobi. O kurwa, jaki res. O żywieniu gadałeś i go wywołałeś. To ja go zobaczyłem. Ty, chyba Caleb Chicken. Kabel Chicken? Caleb Chicken? Na pewno nie Kabel. Ja nie mam, że nie Kabel. Ale nie kojarzę też Caleb. Kurwa, ja sprawdzę. Zaraz to sprawdzę, ja też, bo będę zamawiał na pewno. Kabel Chicken? To jest jak danie, jak butter chicken, mega ostre, zajebiste, tak wyraziste, że jak pierwszy raz próbowałem, to przestałem butter zamawiać, bo jest no, taki no, za łagodny. Chicken madras? A co, jaki jest opis? To czekaj, muszę powiedzieć. Ty, to jest chicken madras, no. Madras, bo raz tam zamawiałem ci, pamiętam i ten. Chicken madras, no. Chicken madras. Ze świeżym, ostrym, zielonym chili. O tak! To na pewno madras, no. Chicken madras. Tak, madras, bo pamiętam nawet już. Czyli idzie takie zamówienie. Chicken madras. Garlic. Jar frezi to jak nięcina, to nie pasowało. No nie. Garlic chicken tikka, kawałki kurczaka? Nie, nie, robot. I chleb chicken, chicken jar frezi też jest dla mnie. To jest jakiś ten, to jest jakaś potrawa. Nie rodzaj mięsa. Fajne indyjskie jest na struktury, jak czujecie właśnie jakieś bóle. Ja to serio w to wierzę, że ten tłuszcz z tego indyjskiego wnika w te rany i je po prostu niweluje. No musisz sakry znaleźć, bo ja nie widzę. Musisz udowodnić. I przede wszystkim nie tyle co tłuszcz, ale te przyprawy zajebiste. No indyjska kuchnia ma zajebiste przyprawy. Chyba najmocniejsze ma przyprawy. Indyjska kuchnia, co? No, ja jestem tego zdania, no. Sam używam, kombinuję. Nie meksykańska? Kocham. Nie ma szans. Meksykańska nie ma szans z indyjskimi. Daję sobie rękę uciąć. Na razie. Pa, pa. Hello. Nie ma takiej opcji. No, Hal Freddy to jest moje stir fry. Indyjski. Może być z kurczakiem, jak mięciną, wołowiną. Jako materia faktu skończę te włosy i zaraz zamówię. Jeszcze wam powiem jeden myk, jaki zrobiłem w treningu. Tutaj trochę mnie boli. Przestałem robić bica, dlatego izolować. I w zamian za to wrzuciłem sobie dodatkowo ćwiczenie na plecy, na ferrarce właśnie. I zajmuje mi to tyle samo czasu, jakbym zrobił bica. A przetrenowuję plecy i bica. No. A zrobię sobie jeszcze narciarza. A może ma antyspresy? Ale musiał być ten uraz, żeby zrezygnować z robienia. Może ma antyspresy? No tak bym nie zrezygnował. Nie. Wiadomo. Prawie to samo co narciarz. Co, kończymy trening? Za godzinę. Nie, za godzinę, Paweł. Za godzinę skończymy. Ja muszę iść, bo tak, nie jadłem dzisiaj, muszę krawki nabić. Ale i tak należy ci się pochwała, bo kurwa pamiętam, że cię nie widziałem z rok na siłce, nie? Kurwa. Co, aż chcieliśmy ci dać zakaz jeżdżenia M4. Już serio to rozważaliśmy, nie? Robur chciał zakazać. Ale myślę, że sporo osób mogłoby mieć tak, że wiesz, operację, potem się nie chce. No wiem. Że jest to tak na... Ale znasz nas. Jakie no, było podejście. Ja na przykład bardzo wkręcony byłem normalnie. No. I to było dla mnie trening. No tak. Tak na siłkę. Ale siłeczkę mogłeś robić. Wiem, że mogę, no, ale mówię... Nie zasłaniaj się. Nie zasłaniam się, no. Tylko mówię, że każdy myślę może mieć gorszy czas. Może mieć. Zasłaniać. Tak? Ale no. Właśnie takie pierdolenie no. Kolegów powinno motywować. No. 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 Nieprzypadkowe jest, że wiesz, noga mi wróciła do sprawności i zacząłem trenować. No inaczej się psychicznie... Na pewno. Zrobić, to na pewno. Jednak można coś zrobić, nie? No. Nie.
To na pewno, ale mogłeś, wiesz, zawsze ważne, że masz górę sprawną, możesz robić, wiesz, klatę, plecy, barki, łapy. No. Ale na CSA nie zostaje dzisiaj, bo wiem, że wiesz, no wy zamawiacie jedzenie, to ja bym raczej nie zamówił. Bo sobie tam liczysz? No i bym siedział kilka godzin. Chyba, że z Glovo byś sobie zamówił salad story, wiesz? Ja nie zamawiam jedzenia, to jestem z tobą. Ja też nie zamawiam. Ja pół chleba będę jadł i... No nie. Chuj tam, idę gotowo. Mogę ci oddać pół chleba. Pół chleba będzie. Zawsze coś wymyślę sobie nowego. No. Wafle. Już mam wafle na cały magazyn wafla. Ale nie mogę sobie tak? Po prostu. Nie no, najwygodniej. Bochen chleba, wieloziarnisty w Lidlu, zajebisty. Fajnie. Fajnie. Taką chlubiącą skórkę ma. Czyli bochen chleba na dwa razy. Na śniadanko. Obiad lub kolację. Kurwa, bez kombinacji. Kawał mięsa lub dwa batony. Lub dwa serki, lub trzy serki, lub cztery serki. Białeczko musi się zgadzać, tak trzymam sobie przynajmniej 200. Trzymam, ale bliżej 250, no to jest dużo. Ale u mnie się to sprawdza. Wyniki siłowe też się zgadzają dzięki temu. A jeśli chodzi o węglowodany, no to tak około 300. Czasami lubię podładować, no to będzie tak 400-500. No ale właśnie staram się, żeby tego białka było powyżej 200. Bo jednak tu jest dużo przeciążeń. Dużo przeciążeń też na bieganiu. Czy to bieżnia, czy w terenie. Teraz coraz lepsza pogoda, no to więcej w terenie. Jakiś rowerek, orbitrek, więc tej aktywności nie brakuje i tego białeczka też najlepiej jakby nie brakowało przy tych przeciążeniach, przy szarpankach. No i widzę efekty, że ta siła jednak się zachowuje, czasami właśnie do góry idzie, a przy tej wadze właśnie no chyba bliżej 86 niż 87 nadczo, no to takie wyniki siłowe to u mnie nigdy nie występowały, więc jestem bardzo zadowolony. Coś tu też nawet jakiś prążek się odsłania na tricu. No to jest kurwa zajebiście. Cyk. Ten bochen chleba tak codziennie się zje, no to on tutaj właśnie wychodzi później. Dobra, podsumowując trening, tak. Dzisiaj takie FBW właśnie najczęściej jak robię, są zerhery. Zerhery łączę z dwójkami na maszynie. Teraz będę wracał do martwego ciągu, bo już właśnie mi się te zęby zaleczyły. Jeszcze szwy mam, będę miał zdejmowane, ale będę już mógł robić. Więc będę mógł sobie podnieść ciśnienie tutaj w głowie i wstrzymać powietrze tak jakby po prostu na tym martwym ciągu, bo wcześniej tego nie mogłem robić. I to ostatnio właśnie sobie łączę te zerhery, później dwójki na maszynie. Później jeszcze zrobię sobie takie łydy, podbieganie, piszczele. Czasami łączę zerhery od razu z bułgarami. No i tak właśnie się, tak sobie kombinuję. I później robię górę ciała, czyli wyciskanie na płaskiej. Łączę z Ferrari lub podciąganie, lub narciarz, to na plecy. Później robię wznosy, bic, tric i tak robię sobie główne serie, aż dojdę na klacie powiedzmy do tego głównego ciężaru, gdzie już to waży i robię po 5 powtórzeń, więc takie robię maksymalnie 2 serie, żeby też tej objętości nie dokładać za dużo, bo to u mnie nie przyniesie wtedy efektów i byłyby tylko spadki, więc 2 serie główne starczą. Ty poczekaj, no i tak wygląda. Nie mogę się doczekać. FBW. Jak się nazywało, jak się ta knajpa mi możesz tutaj pokazać, nazywała u nas? Nie ma tego. Indian Curry. Indian Curry. Piastów. No jak, zobacz. To? Nie. Czekaj,
Ale tysiąclecia, a weź tysiąclecia kliknij. No to chyba to. To. Bo to jest... Piastów, no. Tak? No. Dobra. Zgadza się. No siebie. No dużo. Zobacz, tu sobie klikasz, patrz. Dwa razy tu kliknij. Tak je zakatowałem. Jeszcze przycieramy, bo centruję. Sikora odpalił furę i jedzie do domu. Trzeba zamontować lepiej, bo przeważa i to tak. Ej, czy ja dobrze słyszałem, że pan powiedział, że idzie, bo musi nabić krok. Tak, no. Tak, i że nic nie jadł od rana. Dwa mocne argumenty, co? No. Wierznia, zjadłby może kawałek chleba, to naprawdę by mu więcej mocy przybyło. Nie, no śmieszny argument, że masz jedzenie i bieżnię i mówisz, że idziesz, bo musisz nabić krok i zjeść. Nie? Najlepsze jakbyś siedział w basenie i poszedł się napić. Ej, panowie, najlepsze źródło węgli bez gotowania, niedrogie i smaczne. Wafle. Nie, no to zawsze każdy ma wafle pod ręką, nie? To jest nawet takie bezpieczeństwo. Dzisiaj ktoś to powiedział, że wafle leżą. I batony. Chrupki pogórydziane. Chlebek. I kawał chleba. Chleb. Bochen chleba. I to chlebek, nie? Najfajniej. No. Korzystać. A żeby się zapchać, to chrupek pogórydziane. I wafle. No. Źródło węgli, no i zajebiste są ziemniaki, panowie, kurwa, zapomnieliśmy. Bez gotowania. A bez gotowania, pardon. Ale do pieczenia, gotowe, Lidl, fajne są te pikantne. Ostatnio mi poleciłeś. Zajebiste, no. Trzy razy zjadłem. Przyfajcie cię tak trochę. Nie się tłuszczem. Fajne są też te już ugotowane ziemniaczki. Też są fajne. To ja nie lubię ich. No ale wiesz, bez przygotowania źródło węgli, no to je możesz wyjąć i nawet już bez podgrzewania jeść. Takie, co leżą w lodówce, nie w zamrażarce. W folii takiej, tylko tak. Zwykłe ten... Ale wiadomo, że smaczniejsze są zamrażane. Tak. No. Ale tamte też można przypiec. Ja w airfryerze sobie je kurwiam. Airfryer? Airfryer. Kuleczki człowieku takie wychodzą fajne. Airfryer, no. Zmienia życie ogólnie, jak nie macie airfryera. Fitness freaky, kurwa. Game changer, chuj. Kuchenny. Airfryer. No. Okay, jedziemy. Każdy to powinien wiedzieć. Jedziemy dalej. Ile tutaj mieliście na Ferrari? 105. Tu jest 105? Teraz nie, ale było wcześniej. A ile tu jest? Nie pamiętasz, tak nie robisz teraz? 25, 35. Ja 105, wszystkie trzy serie. Robór też. 55, 65, 67,5. Trzeba dołożyć. Lekko będzie, lekko. Jeszcze sobie coś potestuję. Co z tego wyjdzie, to nie wiem. Coś takiego się zrobi na 80. Dobra, panowie, pomogę wam nadrobić donate'y. O, przepraszam, tu jest stream. Nie wiem, czy uda się wszystkie, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Czekajcie, ja sobie przywinę. Tak słapie nazwy dwójkę. Dobra, zaczynam. Mam dwa pytania. Pierwsze. Czy robór bądź owca będą hodować swoje grzyby? Było. To ja nie wiedziałem, czy czytaliście coś.
Owco, co myślisz o medytacji? Było! Było, dobra. Sałatę planujemy. Czy planujecie zrobić chipsy? Było? O, nie było. No, to planujecie czy nie? Chipsy odtłuszczone. Kiedyś o tym gadaliśmy, nie? Były te, był ale ten nie temat, było, ale odpuściliśmy. No. Nie opłacało się z tym. No. Odpuściliśmy. Technologia w Polsce jeszcze nie gotowa. Na dobre dokładnie. Chipsy odtłuszczone. No. Dokładnie. Owca, dawaj stanie na rękach. Pamiętasz było. Coś jeszcze? Było, było. Mówiłem, że pamiętam, że jedna na 15 prób weszła na 15 sekund. Ale żeby tak regularnie stawać, to trzeba by było wrócić w miesiąc. Tu? A sorry, jest tam sobie. Nie, ale to ten. W sensie ja po prostu na warkoczu robię. A z której strony? Poczekam jak zrobisz. A z której strony robisz? Mogę z każdej, ale robię. A co robisz? W górę. Trico. W górę, tak? To rób. Ja do tego zrobię. Słyszysz? Tam po koleżce. Tylko że tu jest warkocz. Czy pamiętamy rozmowę Akry 3? A, gadaliśmy, ale jeszcze nie wiemy. Taki nie, my jesteśmy na bieżąco. A nie, nie jesteśmy na bieżąco. Czy jesteśmy marihuaną spizgani? Nie. Super skrzypa. Kurczę, no na materiale chyba nigdy nie byśmy zjarani. Żadnym. No. O, czy saker zna się na jedzeniu? To jest taki donate, no. Co? Czy saker zna się na jedzeniu? Z tego co czytałem, to nie. Jak to? Co czytałeś? Może nie umiem docenić steku. Ludzie pisali, że się nie zna na jedzeniu. Co to oznacza znać się na jedzeniu? Ja bardziej... Bo gusta, co ci smakuje, to... To już każdy ma prawo swoje, co ci smakuje, ale znać się na jedzeniu to chyba też komponować, znać historię, jakieś wiesz, kulinarne tradycje, to jak się odnajdujesz przy gotowaniu, nie wiem, może to oznacza znać się na jedzeniu. A to, że co jak ci coś smakuje, że ci nie smakuje stek, no to przecież to nie oznacza, że się nie znasz na jedzeniu. To oznacza, że ci nie smakuje coś. Znaczy, jak wchodzi w pytanie. No to ja dałem swoją opinię, że to raczej po prostu trzymam. Do najciekawiej. Czy bułki mleczne gdzieś na dobicie kalorii? Jeszcze raz, bułki mleczne czy co? Bułki mleczne na dobicie kalorii. O kurwa, na masie bardzo skuteczne. Bardzo fajne. No. Bardzo skuteczne, no. Dam lekko tak, żeby było triska widać. Tylko trzeba uważać na fat. Jest oferta CSGO 2, jak chcecie pograć, od użytkownika CSGO 2. Co? Nie, nie, nie. A, dobra. Pejcik? Nie, no donate czytam. Ale że co, że ma... Siemanko, mogę wam pożyczyć konto z CSGO 2, jak chcecie pograć. Nie gramy na czyjś konto. Tak, ale lepiej nie? Lepiej nie. Mogę. Ale dziękujemy. Jeżeli to prawdziwa oferta, to dziękujemy. Czy będą napisz produkty, do mnie na prym. Czy będą produkty w biedrze, batony, woda i witaminki? Jak siedzą memy na grupie? Mateusz Budzik. Memów niestety nie kojarzę, a w biedrze witaminki, woda i batony to nie będzie tego. Na ten moment przynajmniej. O, Joda, pozdro, dawno cię nie widziałem. Niech moc będzie z wami, przyszedłem pozdrowić całą Polskę. Dziękujemy. Otwierajcie siłownię nad Biedronką na Ochodzie, czekam na to. Nikodem Z. No właśnie, tam ciągle nic nie ma. Czy w Lidlach jest już Vitamin Boost?
Będzie. Będzie. Ale no jeszcze to trochę potrwa. Trening full body, 3 razy w tygodniu, co drugi dzień, weekend wolny. Czy to wystarczy? Jak najbardziej, Maciek, można do poziomu zaawansowanego taką metodą trenować. W sensie taką częstotliwością. Czy zastanawialiście się nad wprowadzeniem customowych ubrań? Pozdrawiam. Light 86. Customowych, czyli co, że na przykład masz... Że masz sobie nazwisko pewnie na koszuły te dać. Był temat. Myślę, że był temat ogólnie o rozwoju szwalni. Pamiętacie? I pojawił się ten temat. Już że jest to jakaś tam jedna ze ścieżek rozwoju tej szwalni. I też to by było fajne, jak robimy, wiesz, koszulki na przykład dla Heidinga. Musielibyśmy mieć to elastyczne. Po prostu swoją... Jakieś kurcze dropy na sklepie. Bo żeby teraz ci powiedzieć, osobo, która zadała to pytanie, czy to by było w stałej ofercie, to ciężko jest powiedzieć, bo nie zastanawialiśmy się, jaka logistyka by musiała być wokół tego, żeby nie sobie wiemy, zamawiać customy. No. Ciężko się zastanawiać, bo nie wiadomo, jak to wygląda. Kolekcja Metodik 24. Jeżeli nic się nie wyjawi, a nie powinno. A co? Chciałeś się skusić? O mięsie myślałem. Ajajajajaj. Tam można domówić może jakoś. Zadzwonić do nich. Dopłaci się na tym, na dojeździe. Nie, no mam mięso. Ale jak ci się pojawiają takie myśli, żebyś zamówił, to nie wiem, czy dobrze, że nie zamówiłeś. Nie, ale mam steka, co nie? To tam, to spoko. To nie, to masz co jeść. Tutaj zaraz Triska, jeszcze Ferrari zrobię z 3-4 serie. Może zrobię jeszcze rozpiętki. Tutaj jak szarpie, to nie, jest takie nie są takie dobre te rozpiętki. I potem zaczynamy kolejny trening, czyli suwniczka, jednonóż. I potem dobijamy jeszcze dwugłowę na maszynce. To jeszcze wszystko będzie udokumentowane. Czy zastanawialiśmy się, czy mogłaby jakaś do was mafia wjechać i narozrabiać? Kiedyś tam w żartach się zastanawialiśmy, bo wiadomo, że wchodzimy z produktami na półki, gdzie już jest konkurencja od lat. I to bardziej tak w żartach, nie? Że podjeżdżają panowie, seria Zuzi leci. Ale raczej tak nie ma, to już raczej to nie te lata, gdzie by tak było. No, poza tym... Raczej te przedsiębiorstwa, które są na półkach ze swoimi produktami, no to nie są mafie, nie? Czytaj komentarz, drugi od dołu. Drugi od dołu? Pytanko, czy Marcel Gorczyca to najlepszy piłkarz? Pozdro, Pawka. Z całym szacunkiem do Pawki. Tak, no. Założył sobie fake konto, Pawka? Założył sobie fake konto. To Pawka, kurwa. Założył fake konto. Ja myślę, że to serio Zaru. Serio Zaru? Zaru. Kto by wiedział, że Adrian Zaremba jest Zaru? To czekaj, zweryfikujemy go. Zaru. Kto wygrywał 21? Ja czy ty? Zaraz zobaczymy.
Jak graliśmy 21, kto zawsze wygrywał? Zaraz zobaczymy, czy to on. A, albo inaczej, jak graliśmy jeden... Na świecie, kto to ogląda, to jaka jest odpowiedź? Jak graliśmy jeden na jeden na Wiślickiej, kto zawsze wygrywał? Możesz napisać, w kosza. Adrian. Na pewno był to Zaru. Klasyczne pytanie, jak to wygrywa. Tylko ja wygrywałem, minus jeden na jeden przez całe wakacje wygrałem chyba różnicą dwóch pojedynków. To... W sensie to nieprawda, bo jest patologicznym kłamcą, ale to on. Prawda jest taka, widzowie, że Zaru, jak już miał mnie, to przegrywał. Kurwa, to była taka akcja. Jakbyście to wiedzieli, myślał, że już mnie ma i chuj. Czkawka, nie? Zabrakło wykończenia Zaru. Dwa punkty, czkaweczka. Ale nie kłóćmy się tutaj. Ty wiesz swoje, ja wiem swoje. Najbliższe, cele biegowe na najbliższy okres. Na pewno mają chłopaki, Bartek i Zakrzew. I te cele to są pewnie przebiec 30 minut bez przerwy, jakimkolwiek tempem. Trzy kółka w 15 minut, to jest aż na bieżni? Nie, mamy wokół osiedla biegamy. A ile jest kółko? No właśnie ogólnie dzisiaj chcieliśmy takim mocniejszym tempem sobie pobiec, właśnie jest taki challenge, gdzie w 15 minut trzy kółka zrobić. Porównując bieżnię lekkoatletyczną, na której jest kilometr i biorąc pod uwagę nasze kółko takie osiedlowe, no to jest w granicach do 1500 metrów, myślę, takie kółko. I dzisiaj 5.30 pierwsze kółko, później już kolejne było wolne na przykład, nie? I zrobiliśmy 2,5 takiego okrężenia w 15 minut. Bieżnia ma 400 jedno, wiecie o tym. 400 metrów. Bieżnia lekkoatletyczna ma 400? Bieżnia lekkoatletyczna ma 400 metrów. Czyli jak chcesz kilometr przebiec, to musisz 2,5 kółka zrobić. To nie, to no to dobra, to okej. To dałbym na to, że to jest kilometr. Zacznijmy już wątpić, że macie rację. Zakrzep 3 kilometry biega, a tu... Ty, a ile myślałeś, że przebiegłeś ten kilometr? Ile? 5,30. 5,30. Jak biegał 5,30. Ale to by się zgadzało. To by się zgadzało, możecie przebiec w tyle kilometrów. Ale 5,30 to jest ładne. Ale nie, no serio. No ładnie, ale jest szansa, oni są naciutcy, nie? Nie, bo serio pierwsze kółko było takie, czułem, że to było takie mocne tempo, ale nie takie od początku, że takie realne, które czułem, że chcę utrzymać do końca tego kółka. A to był taki wysiłek, już taki, czułem, nie, że max, jest... upadek, ale... Nie, ale wysiłek był, no. No to mogło być to 5,30 dla was. No, to może źle coś, ale to było na podwórku. Tak, no. No to nie, to mogło być, ale bieżnia to jest 400 metrów. Sorry, pojebałem się, no ale myślę, że i tak to kółko w takim razie może mieć około kilometra, ale muszę mnie zmierzyć dokładnie, nie? No. Zaru napisał, że szarpie później będzie 5 na godzinę. Uwaga, 130. Co szarpie? No, przez godzinę biegnie 10 na godzinę. Uwaga, 130. Ładnie, ty. Przy tej wadze? Fajnie, kurwa, Zaru. Szkoda, że ci to nie pomoże, żeby mnie ojebać jeden na jeden na Wiślickiej, ale zawsze na plus, na zdrowie wyjdzie, co? Wiesz, jeszcze robisz? Śmiało, no już. A nie robisz tego? Nie zrobiłem, nie. Ja robię tutaj łapkę. To zrób sobie dłużej, bo cię widać. Już tu mam ustawione. Już. Lepiej na mnie nie widać. Na trica było 70, a pełny blat to jest 80. Czyli 70 na warkoczu, a Sakel ma na warkoczu, tylko że on jednorącz robi. 30. Co to oznacza? Że jeżeli ja robię na dwie ręce 70, a Saker na 1,30, to jestem lepszy od Sakera o 10 kg.
Na rękę. Saker. Jakiś sposób na zdobywanie wiedzy w efektywny sposób. Słep. Zadał pytanie. TikTok. No fajnie, no fajnie. Zaśmiałeś się ze swojego widza. Że nie możesz tak odpowiedzieć, ale nie widzę. Znaczy ogólnie TikTok jest zajebisty, tylko znam. Ale wiesz, on to odpowiedział, że... On to odpowiedział, że ma bekę ze mnie. Ja myślę, że teraz to najlepsze miejsce. Cały czas jeśli... leci sarkazm. Nie, no jeśli chodzi o fitness. Naprawdę? No. Tak lubisz? No gdzie? Nie, bo myślałem, że ten, bo zawsze się śmiejecie, że TikTok, nie? Myślałem, że to poszedł taki sarkazm. Znaczy no, to też spoko miejsca w sieci. Dużo wiedzy merytorycznej, ale nie ma go. Ja uważam też właśnie, że TikTok jest fajny, jeżeli, kurczę, nie pójdziesz w bok i nie będziesz dupy oglądał. Dupy się ogląda gdzie indziej, a na TikToku jak fajnie algorytm ci skonfiguruje właśnie tą zawartość merytoryczną, no to w fajny sposób jesteś w stanie tę wiedzę przyswajać. Masz cały czas co innego i ta uwaga jest zwiększona. I YouTube, nie? YouTube też, no. YouTube to klasyka. No ale już mało tego jest na YouTubie. To jest na pewno łatwiejsze. W sensie łatwiej się to ogląda po prostu. Na YouTubie jest mało, raczej jakieś stare materiały. Nie kojarzę, żeby ktoś teraz to fajnie robił. Zamiast łapy fajnie. Musi być. Jakie książki polecacie na temat treningu na siłowni? Nasze darmowe książki i fundamenty treningu siłowego i fundamenty odżywiania. Jak macie puszkę dzika albo dzik Vitamin Boost, albo naszego batona, macie kod QR, robicie fotę aparatem i was przenosi na nasz, na naszą stronę wukadzik.pl i stamtąd PDF-a darmowego pobieracie. Lub jak chcecie, możecie kupić w wersji fizycznej. Ale e-book jest darmowy. W PDF-ie. A nie ma już. To nie może już. Może zrobimy do wykazywałem sobie to odbudowania. Kiedy Młot Tor Challenge? Wiesz co, mamy nowe zabawki. Nie będę jeszcze spoilerował, ale mamy nowe zabawki i one są stopniowane, czyli mamy hantel taki gruby, który waży 30, kolejny waży 50 i jeszcze kolejny waży 80 i tego 80-kilogramowego nikt nie podniósł z nas. No, więc fajnie będzie można się sprawdzić. Wiecie, stopniowo, bo z tym młotem był taki problem, że jedna osoba na świecie go podniosła i jak jeździliśmy do centrum, żeby ktoś to podniósł, no to już nie było tych emocji, bo wiedzieliśmy, że nikt nie podniesie i wy też wiedzieliście, że nikt nie podniesie. A z tymi hantlami będzie ciekawie. Styka. O, gadaliśmy sobie o tym, ale to już dla twojej wiedzy, już przeszedł ten, przeleciał ten komentarz. Ale ty będziesz wiedział, bo tutaj nie chcemy tak się tym odnosić. Chyba też go widziałem. No. Ulubiona szama na redukcji i na masie. Jakie mają makro, robi. A co zrobię, a ty możesz... Na masie i na redukcji kurczak pieczony.
krzywo. Co się rżysz? Rżysz jak koń. Śmieszne. Kurde, wszystko robisz. Goferki, naleśniczki. Fajny kawał ogólnie, ciekawy. Dobra, ja już wszystko zrobiłem, co miałem zrobić. Kupson, cały czas używam Gravitusa. Ale nie zapisuję dodatków. Bo już by mi to nie dawało fanu, zapisywanie dodatków. Więc zapisuję tylko główne ćwiczenia, na nich śledzę progres. Z tego względu, że ciężko jest się skupić i progresować we wszystkich ćwiczeniach. Jak chcesz mocno wyróżnić jakieś dwa ćwiczenia, na przykład główne. I tak, i trochę chcę mieć zabawy z tego wszystkiego. I jak ktoś zapisuje, no to lepiej. Lepiej jak ktoś zapisuje. Jak ktoś jest na tyle przykładny, że jest w stanie to zapisywać. No ale pytanie lepiej, musi to lubić. A jakby już to męczy, to po co? Nie muszę. Ja od 12 lat nie zapisuję. Ja od 12 lat zapisuję tylko główne ćwiczenia. Ty tego nie rozumiesz. Dobra, ja idę się przygotować na CS-a, panowie. Spoko, jeszcze trening. Żegnam się z widzami. Rośnijcie duzi i napierdalajcie ciężary. Będzie dobrze. A jak się zmotywować do nauki na studiach robił? Jeszcze to, proszę cię, odpowiedz i możesz iść. Jak się zmotywować do nauki? Do nauki na studiach. Dziewczyna się pytała, nie pamiętam niku już. Zrobić dobry trening, żeby się wygodnie siedziało przy książkach. Dzięki. No. Dziękuję w imieniu tej dziewczyny. Myślę, że już zapierdala na uniwerek. No jak zrobi dobry trening, może być to bieganie siłowe. Ale ja się zgodzę z tobą. No, no. Że no. Basen, fitness jakiś, tańce. No, no i wygodniej będzie się siedzieć przy tych książkach. Z czystym sumieniem, no, że już coś zrobiłeś. I nawet jak już nic nie wyniknie z tych książek, a na pewno coś wyniknie. No. A nawet jakby mało wyniknęło, to ty już coś zrobiłeś tego dnia. I jesteś do przodu. Dokładnie. Co by się nie stało, już jest się do przodu na pewno. Jakiś progres jest. Impossible beeps. Jak piwo to jak? Daniela nie ma dzisiaj. Coś nie ma go ostatnio. Ja bym powiedział pełno ekspo. Ale Daniela nie ma, bo chcę uświadomić ludzi, że nie ćwicząc da się dobrą formę. Zapomniałem. O co pytał Marcin, bo widzę, że ma pretensje, że nie odpowiedziałem. Nie wiem, czy widzieliście. Nie pamiętam. Nie oglądam Mandalorianina, niestety. Niestety, nie wiem. Lubiłem bardzo Gwiezdne Wojny, ale mam Disney Plus, ale no nie oglądam tych Gwiezdnych Wojen. A my od tygodnia mówiłem Stan, to nie wiem, Saga od początku. Fajnie. Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4 zrobiliśmy, teraz Saga, serial kanowiego i teraz piątkę, szóstkę. A, że wszystko chronologicznie, czy nie? Ale zaczęliście od Mroczne Widmo? Tak. No to tak, ale to też jest... Paweł, nie mogę przeprowadzić. Nie, wydaje mi się, że chciałeś mnie skrytykować trochę. Wiesz co, nie, bo musiałem sobie skojarzyć, to znaczy, bo teraz idziecie chronologicznie, to jest też fajne, nie? Spoko. Właśnie nie, bo tylko... mamy tyle spoilerów, że wiemy już co w tej czwórce jest. Nie dość, że jeszcze jest nagrana tak słabo, to po prostu tak powiedzieliśmy. To chciałem powiedzieć, że jak obejrzeć pierwsze trzy części, one są nowsze, to te stare będzie ciężej się oglądało. No dużo spoilerów, że my wiemy co się wydarzy i... Znając prequel, to przestaje być ciekawe. No faktycznie. Tak, trochę nie wiesz co jest. Ale możliwe, żebyśmy nie przebrnęli też przez te starsze. Taką mieliśmy też rozwinę. No.
Ty też się zgadzasz, że od czwórki się powinno oglądać? Jak ktoś jest nowy? Kurwa, wiesz co? Bo dużo takich filmów gwiezdnych pytałem, no to każdy mówi od czwórki. Właśnie mówię z chłopaków. Czyli Pawka jest z innej szkoły, tak? Ty jesteś od jedynkowych. Mi się wydaje, że nie ma jedynej drogi, że... Nie ma jedynej drogi. Nie wiem. Nie wiem, panowie, bo ja oglądałem od starych. Jakby zacząć od... Siódemki? O nie, to nie, to tylko tego nie ma sensu. Nie ma, dziewiątki nie ma sensu. Jak chcesz totalnie bez sensu, to od dziewiątki zacznij. A to już w ogóle totalnie. A myślałem, że to jest 7-8-9. Nie wiem, bo nie oglądaliśmy więcej. Ja myślę, że 7-8-9 jak obejrzysz, to chuj to zmieni. To tam takie lekkie powiązanie. Parę pewnie spoilerów i tyle. Wiecie, ta czwórka, nie dość, że technologia, ale w tych starych częściach, na przykład jak był ten motyw miecza świetnego. Jak posegregował ktoś. Kurwa. 3, 6, 5, 4, 2, 1. Nie rozumiem. Bo się odgadza najlepsza, potem szósta. A, że no nie, który chyba mam nadzieję. Jak to jest kolejność, to tak nie rozumiemy, panowie. No. Ale właśnie fajne było to, że zaczynasz, to jest nowe uniwersum i widzisz te miecze świetne są rzadko pokazywane i wokół tych mieczy zrobiło się tak, kurwa, że to jest takie, wiesz, że nie ma tego często i za każdym razem doceniałeś, jak oni się napierdalali na te miecze. Potem wjeżdża Mroczne Widmo, już w 2000 roku, pamiętam, byłem na tym w kinie, w Galerii Mokotów w roku 2000. Ile miałem lat, panowie? 8 lat, 9-8 lat miałem wtedy. I tam nagle jest zupełnie o 180 stopni, że macie chuj tych mieczy, ale jest jeszcze zajebista choreografia, nie? Więc jest spoko. Ale chyba w 9, 10, 11 straciły trochę moc te miecze, kurwa. Czekaj. Skąd to je wziąłeś? No ta, z Rey, te części, nie? Poczekaj, pojebałem. 7, 8, 9. W częściach 7, 8, 9. Troszeczkę jakby na mocy straciły te miecze, kurwa. No, każdy już szuka, nie? W sieci mieszka. No. Disney wtedy, nie? No. Filmy z Disneyem wychodziły, więc one musiały trochę być takie od dzieci. No, to było zjebane, że podchodzi ten, wiecie, który film. No. I on nagle, kurwa, walczy. W ogóle to było nie do pomyślenia. Ty, 20 lat temu, po pierwsze, jak grałeś w Kotora, to wiesz, że zwykły śmiertelnik, nie jesteś Jedi, nie masz minichlorianów, nie możesz tak po prostu sobie wziąć miecza i jeszcze walczyć z Sithem. To jest tak, jakbyś chciał teraz zawalczyć z Conorem McGregorem. Nigdy z nim nie wygrasz, co by się nie stało, nie a Finn rywalizował, postawił tam opór temu, Kylo Renowi. Typ, który szczątkowe miał, wiesz, może tam miał jakiś przebłysk tej mocy, ale kurwa, no nawet nie jakiś bardzo duży. On miał bardzo szczątkowy jakiś. Nie wiem, czy nawet miał tą moc film. Miał moc film? Czy on taką miał? Są teorie bardziej, że miał, ale. No właśnie. Chyba nieoficjalnie. To było takie. To mi się nie podobało. To trochę coś ma siło miecz świetny, nie? Mówię, kurwa, to on stawia opór temu Kylo Renowi, to jaki chujowy jest Kylo Ren, nie? Mówię, wiesz, fajny potencjał na Kylo Rena był, podobało mi się ogólnie, jak to był, jak on był tam przedstawiony, tylko specjalnie był zrobiony taki prześmiewczo słaby, tak disneyowy, nie? Że trochę ta postać zła jest taka goofy, nie? Taka... Ja w ogóle tego drivera lubię. Taki kurwa... No tak, no nie był Sithem... Przepraszam. Że co? Że taki żaden nie jest, on jest taki aktor kurwa nic. Taki sam, po prostu on jest trailerem. Mm-hmm. No nie był właśnie Sithem z prawdziwego zdarzenia, ale był Sithem. I nie może sobie zwykła osoba wziąć mieczyk i stawiać opór Sithowi. Nie ma szans. Nie ma szans. To tak jakbyś nie trenował MMA i chciał postawić opór komuś w MMA albo w jiu-jitsu, nie? No, no nie ma takiej możliwości.
jeżeli jesteście podobnym wiesz. Dobra, robię jeszcze tu. Słucha Kajla, ale nie miała przy nim mówiła wcale. Kajla, ale w tym roku chodzi. Jak jest kamera teraz? Ale, o kurwa, bo to ostatnie sobie oglądaliście, bo mogło dużo osób nie widzieć. Zobaczcie sobie scenę z podracingu. Podracing The Phantom Menace, czyli Mroczne Widmo. Scena z podracingu, kurwa, to było 20 lat temu, nagrane ponad, ale to była scena. Jeszcze jak macie fajne audio gdzieś tam w domu, weźcie głośniki, weźcie na maksa. Jeszcze jak jesteście fanami motoryzacji, zobaczcie sobie podracing scenę. Nie było takiej sceny do dzisiaj. Tak, kurwa, inspirujące, jeżeli chodzi o motoryzację, takie wiecie, takie zacięcie wyścigowe w żadnym filmie, nie? Nie spotkałem się z czymś takim jeszcze. 20 lat minęło. Ciekawy kadr. No. Podracing. Robimy nogi jednak. Przebieram buty na nogi. Widziałem tam pytanie, czy rekompozycja istnieje. To pytanie często się pojawia. Istnieje w momencie, kiedy zaczynasz trenować, jesteś w stanie stracić tłuszcz i zyskać mięśnie. Istnieje, kiedy wracasz po przerwie lub istnieje, kiedy jesteś zaawansowany. Ale wtedy musisz raczej wejść na towar, żeby była taka znaczna rekompozycja. Jeżeli trwasz w treningu pod coś i liczysz na rekompozycję w tej kategorii pod coś, to robisz, nie? Tylko w tych trzech przypadkach. Co? Tak jest, ubieramy teraz buty. Zajmę do was nowe zdanie, że jeszcze zaraz będziemy robić suwnicę. Buty są już założone. Cały czas te buty mam już od kilku dobrych lat. I zobaczcie, to dla nowych widzów, widzicie to czerwone. To czerwone, tutaj się kończy stokowy but. Natomiast tutaj to mi dorobił szewc. Czyli dodatkowe 2,5 cm. Czyli łącznie będzie podbicie plus 5 cm napięte. A po co mi jest to? Ano po to, że mam chujowe zakresy i dzięki tym butom mogę sobie, patrzcie, komfortowo zejść. Jestem w miarę pionowo. W momencie, gdybym nie miał tych butów lub mniejsze podbicie, no to się dzieje wiadomo co. To mi przechylę nie do tyłu. Więc żeby była jakaś wartość merytoryczna z tego live'a też, jeżeli walczycie o lepsze zakresy w przysiadach na przykład, spróbujcie z krążkami pod stopy, jeżeli to wam zmieniło całkowicie wzorzec, no to możecie być uśmiechnięci i po prostu wtedy albo dalej robić na krążkach, albo sobie właśnie zainwestować w jakieś buty do ciężarów. Ale krążki wystarczą też. Bardzo długo robiłem na krążkach.
Dobra, jesteśmy na suwnicy. Jak coś panowie, to bierzcie live'a, nie? Bo ja tak... Ale widzę, że jesteście z mężczyznami w zaszczycie. Na stronę. No i widzicie, zaczęliśmy od pleców, od podciągania, potem zrobiliśmy dipy, czyli mamy zrobione plecy, klatę, potem jeszcze kilka dodatków, jakaś łapka, jeszcze na plecy dodatek, no i kończymy na nogach. Jest to trening FBW, full body workout i taki trening siłowy wykonuję dwa razy w tygodniu, a pomiędzy tymi treningami siłowymi robię boks i bieganie. I tu się to sprawdza na podtrzymanie tej masy. Nawet teraz myślę, że udało się zrobić jakiś fajny taki progresik rozmiarowy. Jeżeli chodzi na przykład o plecy, fajnie siła poszła na tych dipach też, na podciąganiu, bo też troszeczkę więcej się je i mniej, no trochę mniej biegam, dużo mniej biegam niż rok temu. Rok temu to się biegało 100 kg tygodniowo, więc też jest ta przestrzeń, żeby zrobić większy progres na siłce. No i tutaj zobaczcie, jedno nóż robię i też nie schodzę jeszcze do końca z tego względu, że miałem ten problem z plecami. I w momencie, jak ja schodzę niżej, to ta miednica lubi się lekko zrotować. No i wtedy tworzy się ten problem w odcinku lędźwiowym. Troszeczkę mnie zaczyna szarpać, więc póki co wracam tak, na takim zakresie ruchu. A zalety takiego wyciskania, wypychania jedno nóż na suwnicy, no to jest przede wszystkim to, że fajnie to też się przenosi na sporty dynamiczne. Takie osobne wzmacnianie nóg. Na przykład mam coś takiego, że wiadomo, jak zajadę te nogi na suwnicy, no to chujowo się biega. Ale pamiętam, że jak przestałem całkowicie robić nogi na jakiś czas, to czułem, że te nogi są słabsze nawet w trakcie takich pierwszych biegów nawet, nie? No to jest śmieszne, no nie powinno tak być. To są trochę inne adaptacje. Nie wiem, czy to było w mojej głowie, może było w mojej głowie, ale było. Nieważne gdzie, ale było i było to negatywne. To się liczy. Dzisiaj może wrzucimy jakiś fajny tutaj ciężar, zobaczymy jak to będzie szło. Nie chcę obiecywać, że to będzie jakieś podejście pod rekord. Na razie 75. Zaraz, na razie to było 50 w ogóle. Jaka jest jeszcze zaleta saker wypychania jedno nóż na suwnicy? Zawsze jest ta stabilizacja też. Musisz to kolano, wiesz. Ale masz już tylko biodro, więc masz. To nie działa. No. Jak stoisz na ziemi, to wtedy działa stabilizacja. Tutaj jeszcze bardziej, no. Trochę wzmacniasz to mięsień stabilizujące, ale to się bezpośrednio przekłada. Mhm. I tak musiałbyś robić coś jedno już potem stojąc. Faktycznie, no że pod, nie, że pod sporty to na pewno będzie lepsze na przykład bułgarskie przysiady. No. No. Ale no tutaj fajnie się tą rozbuduje się ten mięsień, fajnie się przeciąża i przypomniałem sobie zaletę tego. Fajna jest zaleta, że nie trzeba napierdalać jak osioł tyle ciężaru.
wkładać i potem zdejmować, bo można po prostu założyć mniej ciężaru na tą suwnicę i fajnie do ciebie się przeciążyć, nie? I nie zmęczysz się tyle na tych wstępnych i cały proces zajmuje, myślę, że krócej. Bo ja sobie to mierzyłem, to wiadomo, że robisz osobno jedną i drugą nogę, ale i tak wkładanie tego ciężaru, jak robisz dwoma nogami, no to, nie, to po prostu i tak nie rekompensuje ci tego. Będzie dłużej. Nie wiem, czy to było całe przygody, jest dużo mocniej angażowane. Jedno. On tak trochę staje się na drugą nogę. Te buty są odpowiednie do treningu nóg. No właśnie, jeżeli twoja budowa tego wymaga i takie buty umożliwiają ci na przykład zrobienie poprawnie przysiadu, no to uważam, że są odpowiednie, ale na przykład nie musisz w tych butach wykonywać wszystkich ćwiczeń. Na przykład te buty do martwego ciągu mogą ci nie być potrzebne. Raczej ci nie będą potrzebne, bo będziesz w stanie tak obciążyć to biodro bez tych podwyższeń, nie? No bo w martwym ci zależy, żeby biodro obciążyć, a nie na przykład kolano. No bo co to robi? To ci umożliwia to podbicie, żeby kolano poszło do przodu. I w przysiadzie to jest bardzo ważne, w szczególności dla osób o danych proporcjach. Na przykład krótki tułów, długie nogi, no bo wtedy jesteś w stanie po prostu usiąść i czuć się wygodnie. Ale w martwym to kolano, nie musisz obciążać tego kolana, nie? Bo najsilniejsza pozycja to będzie pozycja, w której ty po prostu obciążasz to biodro odpowiednio. Kurczę, nie wiem, czy to mogę jakoś prościej wytłumaczyć. No po prostu obciążasz prosto plecy i biodro. Czyli kolano nie wędruje do przodu, nie ma potrzeby, żeby szło tak do przodu. Chyba, że na przykład robisz ćwiczenie typu zarzut, gdzie jest element trzymania sztangi z przodu i wtedy to może być problem, że ty nie jesteś w stanie utrzymać pionu tułowia. To w przypadku takich ćwiczeń widzisz. Tak, ale w przypadku zwykłego martwego nie, ale jeżeli robisz martwy, żeby wzmocnić zarzut, tak. I to tak, tak! I to tak wszystko zależy, nie? No tak! Tak! Tak wszystko zależy! Panowie i panie, mamy... Ile mamy? 30, zaraz, mamy tak. Ile tu jest? Kurwa, ile tu jest, ty? No jest 100 kilo, nie? Jest 100 kilo. Jest 100 kilo, zobacz. Seria wstępna i tu jeszcze 3. Prawą mam o wiele mocniejszą. Co robię? Zaczynam od lewej. I zawsze dorównuję do wyniku z lewej. Żeby po prostu był, nie było, nie tworzył się dysproporcje. Co ty robisz? Na Insta pokażę. Ogólnie to, co tej słownicy robisz, serio można byłoby to robić na osobny film. A co się dobrze ćwiczenie wystawa? Nie, może po prostu tak wyglądał fitness. Ale jakby tak to mówiłeś i jakby tak jest to, że to mógłby się po prostu filmić. Spoko, G-Shot, czekamy. Merytorię klas z suwnicy. Czekamy G-Shot. Czekamy G-Shot. Czy czekam na Spidermana na PS5? Kurwa. Powiem ci tak. Bardziej czekam na CSA 2. A nie spodziewałem się, że to powiem kiedykolwiek. Bo Spiderman, no w chuj, moja ulubiona seria.
od Spidermana 2 na PS2, ale bardziej bym zagrał chyba w CS2 teraz. Właśnie to jest tak, że wiesz, że Spiderman będzie później. Może też dlatego. I tak jest na spokojnie, w sensie wszystko ma swoją rolę. Tak, ja się cieszę, tak, zajebiste czasy, cieszę się z dwóch rzeczy. Mam jedno mega kurwa wołanie do twórców. Ja wiem, że ta gierka musi być dla mas, ale liczę na to, że zrobią tryb pro, jeżeli chodzi o puszczanie się na sieci, żeby bardziej polegało na fizyce. I rozumiem, dla mas ta gra musi się sprzedać, dzieci muszą w to grać. Fajnie, robicie tryb casualowy tego swingingu, czyli huśtania się na sieci, ale fajnie by było, jakby ta mechanika huśtania się bardziej przypominała Spidermana 2 z PS2, która moim zdaniem ma najlepszą mechanikę huśtania się na sieci. Ktoś puka? Chyba na teraz też są żarty, że tak nie gada. Pierwszy raz 130 widzowie. 131 nóż. Nie było, najwięcej 120 zakładałem. I zobaczymy, ile będę w stanie zrobić tu. I nazwiemy to dniem. Zapożyczałem z angielskiego. Nazwiemy to dniem. No ciekawe. 130 wjechało. Lewa noga. 130. To już? Tak. Na 8 czy na 7? 8. 8, fajnie, kurwa. A tu już tak nie czuję, wiesz? Sobie schodzę no do tego momentu, co widziałeś, nie? I tutaj nic nie czuję do tego momentu. No. A nawet jak głęboko nie schodzisz? No, nie robiłem tego. Nawet bym nie mógł. Od razu bym umierał. Nie. Od razu spadł. Jakbym szedł głęboko, to od razu spadł. Nie? Mhm. Nawet się nie. Dobra, druga. Oj, glut jakiś gęsty. Połknąłem. Nie ma czasu teraz, kurwa. Thank you.
Bartek, tutaj. Chyba tak. To było twojego telefonu, czy mojego? No, mojego. Twojego. Mojego? To może... To chyba on miał. Płynieć tam na Fortune. Co mam? Na Fortune do mnie. Tam na Fortune. A może tam, no? Faktycznie. No chyba będzie. Zobaczmy, no. Czy wyskoczy znaczek 130 na 8. Uwaga. Jest wibracja i znaczek PR, czyli personal record. I właśnie dzisiaj z wami pobiłem swój rekord w single leg split squat. Tak to mam tutaj zapisane. Nie weszły dipy, ale przynajmniej to weszło. Fajnie. Jak to wysyłasz? Single leg split squat. W ogóle single leg split squat. Mam to zapisane, ale... A w ogóle single leg split squat. To jest ciekawe. No... Tam było pytanko, że jak te treningi robię, nie robię równo co, nie robię z dniem tygodnia, z dniami tygodnia, tylko właśnie powiedzmy co te 72 godziny, nie? Czasami nawet dłużej, czasami to będzie 4 dni przerwy, jak czuję, że jeszcze jestem przeciążony. Chyba on jest prywatny, raczej nie publikowałem treningów na Gravitusie. A pamiętam, że też kiedyś często były problemy z siecią. I myślę, że dlatego, dla zasady, żeby po prostu trening się szybciej zapisał. Średnio trening trwa taki, myślę, około 2 godzin. FBW. Czasami po 3 godziny podjeżdża. A jak robi się te treningi podzielone na górę i dół, no to krócej. Pamiętam, że suwnicę robiłem przed spotkaniami jeszcze. Mój rekord to 25 minut robiłem suwnicę. Bo wstawę.
i co robisz? To teraz na nim nic się wyjaśni. Przepraszam, że robię trica. Źle. Mocno ta pozycja przypisu, weź go jeszcze jeszcze się denerwuje. Ta fake izolacja, nie? Tak, śmigica. Dookoła wszędzie hejterzy. No właśnie, nie, ja mam ręce zajęte. To nagram twojego trica, żeby mieli ludzie co hejtować. Spędzić z wami trening. Hello? Hello? I zniknął. Myślę, że... Dobra, poszli. Myślę, że ostatnia pompka. I kończymy live'a. Nie, poszli dopiero, teraz można odpierdalać. No to odpierdol coś. No odpierdol coś, nie dawaj. Wiem, co no odpierdol. No masz coś odpierdolić. Cfel. Czy to... Kurwa, nie. O kurwa. Co ty powiedziałeś? Ej, co ty powiedziałeś? Będzie wszypał. Stracę pracę. Kurwa, zjebał. Myślę, że nie tylko ty. O kurwa. Tam śmiało jak coś pomoże. O kurwa, aż nie, to już chyba nie mógł tak... Aż wyjebało. Temat wyczerpany w tego miejsca. A, rozładował kurwa. Się gimbal. Nie mamy gimbala, teraz to będzie prawdziwy live. Dawaj, idziemy, bo Dany przyjechał. A, to... Dobra, Michał. Myślę, że pożegnalna seria. Trochę opadła. Nie wiem teraz komu. Co, robimy ostatnią serię na tą nogę? Tak. I kończymy, na 8 musi pójść. Widzowie, dziękujemy za tego live'a. Kurwa no, co wam, nie będziemy wam owijali w bawełnę, że dzisiaj skończyliśmy wcześniej spotkania, no to co, lecimy z live'em, a nie zawsze tak to się układa. No i gdzieś tam wiadomo, nagrywamy tyle filmów, ile nagrywamy. Robimy wukadzika. No ale chcielibyśmy wszyscy, żeby więcej było tych IRL-i. Nie? Teraz jak już wiemy, że działa, poprawimy coś tam. Będzie coraz łatwiej. Cieplej będzie. Jakieś live z 24 może. Patrzymy jak to będzie. Dobra, kończymy serię. Dzięki.